Robię to już od 13 lat i efekt tej pracy jest taki, że napisałem około 20 książek, wydałem jeszcze więcej tych książek. One dotyczą różnych spraw, ale ich cechą charakterystyczną jest to, że dotykają ważkich problemów Kościoła. I w pewnym momencie sobie taką misję wyznaczyłem, żeby pisać o świętych, ale pisać o świętych w kontekstach nieznanych. Mówię o tym dlatego, że napisałem książkę o świętym Andrzeju Boboli, która tu gdzieś była, ale zdaje się już się rozeszła. I ten święty do dzisiejszych czasów pasuje bardzo dobrze. Ale to jest taki króciutki wstęp, a teraz będzie drugi króciutki wstęp. Dzisiaj spotkaliśmy się z ojcem Antonim w kopytkarni tutaj niedaleko z biskupem Maciejem Małygą. Bardzo owocne spotkanie. I ja zacząłem opowiadać księdzu biskupowi o tych swoich książkach. Ja kiedy zaczynam o tym mówić, ponieważ to jest moje życie, po prostu angażuję się w to bardzo. I no, mówię bardzo dużo, opowiadam o wielu bardzo szczegółach, których przeciętny konsument treści publicystyki i historii nie zna. Też jest w tym sporo demaskacji i w pewnym momencie ksiądz biskup, słuchając tych moich historii, zadał mi proste pytanie. A Pan Jezus zmartwychwstał? To ważne pytanie, dlatego że to jest pułapka na wszelkich demaskatorów. To jest pułapka na wszelkich demaskatorów, dlatego że proszę Państwa, kiedy ktoś zaczyna badać historię i orientuje się, że jest ona po większej części spreparowana, czyli po prostu oszukana, że tam albo czegoś brakuje, albo czegoś jest za dużo, a nigdy to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Pokusa, żeby te swoje sukcesy badawcze, jakie się osiągnęło na jakimś tam polu, przeciągnąć dalej, tak, na przykład, i zacząć w ten sposób komentować historię biblijną, no jest bardzo duża i wiele osób tak robi. Co ja odpowiedziałem księdzu biskupowi? No powiedziałem to, co zwykle mówię, że ja rozumiem tę pokusę i rozumiem też, jak fałszywym, złudnym, mało skutecznym narzędziem badawczym jest analogia. Że ona się tylko sprawdza do pewnego momentu, a potem należy ją odrzucić, bo po prostu przeszkadza. Nie można budować w nieskończoność analogii, że coś jest podobne do czegoś, albo że coś wygląda tak samo, a przez to jest tym samym. Jest taki chrząszcz, który wygląda jak motyl i wcale nie jest motylem, a wszyscy myślą, że to motyl, żyje w Afryce. Ma takie wielkie skrzydła, na tych skrzydłach takie pawie oka i wszyscy myślą, że to jest ćma, a to jest coś zupełnie innego. Więc dlaczego ja mówię o tych analogiach? Dlatego, proszę Państwa, że ludzie, o których wspomniał ojciec Antoni, którzy mają pewną wizję wypadków obecnych, pewną wizję tej wojny, oni się posługują bardzo prymitywnymi analogiami. I liczą na to, że te analogie uwiodą publiczność, takich ludzi jak ja i Państwo, i że ci ludzie dadzą się zwieść tym analogiom. Tak? No, najważniejsza analogia. Mamy wojnę i będzie tak samo jak w 1939. Strawiłem bardzo dużo czasu i bardzo dużo słów napisałem, że sytuacja obecna w ogóle nie przypomina sytuacji z roku 1939, w ogóle nie przypomina żadnej sytuacji, a już w ogóle generalnie aranżowanie sytuacji i szukanie podobieństw do nich jest fajną zabawą, dopóki nie lecą nam bomby na głowę. A kiedy zaczynają, to trzeba się trochę zmitygować i zorientować się raczej, czym sytuacje różnią się od siebie. I ja o tym dzisiaj będę mówił. Proszę Państwa, jeszcze wrócę do tego spotkania z księdzem biskupem dzisiaj przy obiedzie. Zeszło się w końcu na to, jaki jest sens tych wypadków taki mistyczny, tak? Bo w końcu jesteśmy u ojców karmelitów, spotkamy się z duchownymi, rozmawiamy z nimi i nie rozmawiamy tylko o sprawach ziemskich. Więc mówię, że taki jest to sens, że myśmy dzisiaj, my Polacy, podważyli całkowicie, być może, a być może tylko trochę, tego nie wiemy, to się okaże, cyniczne i interesowne metody prowadzenia działań politycznych. Mamy w kraju miliony uchodźców,
to do których ludzie mają różny stosunek, ale przeważnie pozytywny. Wszyscy im pomagają, a nawet jak nie pomagają, to nie przeszkadzają. I to jest spontaniczny bardzo taki ruch, prawda? Tak można powiedzieć, że spontaniczny, ale jest tylko trochę spontaniczny, proszę Państwa, bo gdybyśmy nie byli związani z Kościołem, gdybyśmy nie byli katolikami, gdybyśmy nie chodzili na mszę świętą, gdybyśmy nie słuchali naszych pasterzy, gdybyśmy nie czytali Ewangelii, pokusa, żeby zachować się inaczej wobec tych ludzi, byłaby naprawdę duża. Byłaby prawie tak samo wielka, jak pokusa przeniesienia rozmaitych rozwikłań, zagadek historycznych na historię życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. A tak się nie dzieje, prawda? Tak się nie dzieje. Zachowujemy się zupełnie inaczej, a więc wiemy, to znaczy rozróżniamy, kiedy mamy do czynienia z polityką, a kiedy nie mamy do czynienia z polityką, tylko mamy do czynienia z miłosierdziem i z misją, jaką każdy chrześcijanin ma na tej ziemi. Tak myślę. No i żeśmy się rozstali z księdzem biskupem, podarowałem mu sporo książek, mam nadzieję, że przynajmniej jedną przeczyta, bo jest człowiekiem bardzo zajętym, i umówiliśmy się na jakieś tam dalsze spotkanie. Proszę Państwa, ja teraz opowiem o tym, jak ta wojna, która teraz się toczy na Ukrainie, za sprawą interwencji chyba Pana Boga, bo nie wiem, kogoś by innego, zmieniła pewne moje paradygmaty, w myśl których, według których działałem i którymi się posługiwałem w ocenie różnych zjawisk. Też miałem zawsze wiele pokus, żeby porównywać sytuacje i żeby budować analogie. Oczywiście wiedziałem, że analogia nie jest dobra, ale żeby znajdować podobieństwa i potem pisać o tym i czekać, aż ludzie na to zareagują pozytywnie, a przeważnie reagowali pozytywnie. Proszę Państwa, jeszcze w zeszłym roku na jesieni zaplanowałem taki projekt, którego nie mogłem zrealizować samodzielnie, bo jestem skromnym, małym wydawcą i na pewne projekty mam budżet, a na pewne projekty budżetu nie mam. I wtedy ogłaszam zbiórkę na jednym z portali zbiórkowych, żeby ludzie, którzy są tym zainteresowani, wspomogli mnie, to wtedy coś zrobimy. Pomyślałem sobie, że trzeba wydać jakiś zbiór tekstów na temat wojny Rzeczpospolitej z kozakami, która trwała w XVII wieku. Takich tekstów, których nikt nie publikował albo które były publikowane rzadko. Po prostu nieznanych, tak, żeby naświetlić to w jakiś inny sposób, który zmieniłby w nasze wyobrażenie o tej wojnie. Ja nie myślałem o tym, żeby zmieniać to wyobrażenie o tej wojnie jakoś przesadnie, korzystnie na rzecz, znaczy, żeby to oceniać jakoś obiektywnie. Ja byłem zawsze przekonany, że Bogdan Chmielnicki to samo zło i w ogóle nie ma się co rozczulać, a wojna z kozakami była tak naprawdę wojną z gromadami najemników, wynajętych przez jakieś ciemne siły. I taką gawędę, taką narrację zawsze kolportowałem. Proszę Państwa, okazało się, że jest jeszcze gorzej. Zebraliśmy skromny fundusz i zaczęliśmy, ja i moi współpracownicy, poszukiwać materiałów nieznanych dotyczących tych wypadków. Te wypadki są Państwu znane z powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, z filmu na podstawie tej powieści w reżyserii Jerzego Hoffmana i innych dzieł literatury i z licznych artykułów, które się ukazują w prasie, z filmów dokumentalnych czy tam fabularyzowanych jakichś takich dokumentów. Proszę Państwa, tam jest kilka zagadek, które ja zawsze chciałem rozwiązać. Tak? Na przykład, Dzień dobry, Panie Stanisławie. Kim był pułkownik Maksym Krzywonos? Tak? No bo niemiecka nauka utrzymywała zawsze, że pułkownik Maksym Krzywonos był Szkotem. Tak? Wszyscy kozaccy dowódcy pochodzili gdzieś tam ze stepów, byli w jasny sposób określeni, zapisani w rejestrze albo siczowym, albo w archiwach siczowych, albo w rejestrze koronnym. Natomiast Maksym Krzywonos był człowiekiem, który przybył z południa, zjawił się nie wiadomo skąd, był marynarzem w Grecji, co tam robił.
dokładnie nikt nie wie. No i znaleźliśmy taki tekst takiego niemieckiego oficera w służbie Radziwiłłowskiej, napisany gotykiem, relacjonujący pierwsze miesiące wojny Rzeczpospolitej z Bogdanem Chmielnickim. Cóż się tam, proszę Państwa, okazało? Właśnie w tym tekście ów oficer pisze wprost, potwierdza te wszystkie nasze przypuszczenia, że pułkownik Maksym Krzywonos rzeczywiście był szkockiego pochodzenia, zjawił się nie wiadomo skąd. No i no, ciekawy tekst, bardzo długi, opisujący szczegółowo, jak wyglądały wypadki na Ukrainie, aczkolwiek podtrzymujący taką wizję, która utrwaliła się w głowach wszystkich i podtrzymana została przez Henryka Sienkiewicza, a także taką wizję szkolną, którą my wszyscy wierzymy, że Bogdan Chmielnicki zbuntował się przeciwko Rzeczpospolitej i wskutek jakiegoś wewnętrznego rozkładu tej Rzeczpospolitej, nie wiadomo na czym polegającego, zaczął tę wojnę z Polską, przecież ówczesną potęgą, wygrywać. To wszystko jest wizja bardzo prymitywna i wizja nie mająca racji bytu, a jest ona łatwa do zdemaskowania i no tylko, że ta demaskacja nie może polegać na tym, że my sobie mówimy, że nam się wydaje, że tak było. Trzeba znaleźć jakieś potwierdzenia źródłowe. No więc zaczęliśmy szukać tych potwierdzeń źródłowych, ale tak naprawdę musieliśmy w pewnym momencie skręcić w zupełnie nieprawdopodobnym kierunku. Wszystko za sprawą pewnego ukraińskiego pisarza, bardzo wrogiego Polsce. I to jest, proszę Państwa, też właśnie przykład, jak to pewne intencje, którymi się ludzie kierują w określonych momentach dziejowych, powodowani emocjami, resentymentami, szczerymi, tak jak w przypadku tego autora, po latach okazuje się, że owocują zupełnie niespodziewanie. Owocują zupełnie niespodziewanie. Proszę Państwa, trafiliśmy na takiego pisarza, który nazywa się Jurij Kosacz. On jest, no już nie żyje, zmarł w Kanadzie chyba w 1988 roku. Była to postać w historii Ukrainy i kultury ukraińskiej znacząca. On był bratankiem Łesi Ukrainki, takiej poetki. Był działaczem różnych antypolskich organizacji. Przesiedział się w więzieniu przed wojną za działalność antypaństwową. Następnie wyemigrował do Paryża i tam napisał dwie powieści, a trzecią zaczął. Jedna powieść nazywa się Dzień Gniewu i opisuje właśnie z perspektywy ukraińskiej wojnę Kozaków z Rzeczpospolitą. Druga nazywa się Rubikon Chmielnickiego, a ta trzecia niedokończona nazywa się Dunkierka. Dlaczego ona się nazywa Dunkierka, miasto we Francji? Otóż dlatego, proszę Państwa, że Jurij Kosacz, a nie tylko on, utrzymuje, że Francuzi, a konkretnie kardynał Mazarin, szara eminencja Królestwa Francji, następca kardynała Richelieu, który był głównym rozgrywającym polityki europejskiej w połowie XVII wieku, w czasie, kiedy Francja prowadziła wojnę na śmierć i życie z Habsburgami, został zmuszony przez okoliczności do zwerbowania kozaków zaporowskich, którzy podpisali z kardynałem Mazarin kontrakt na zdobycie Dunkierki. Dunkierkę przez 10 lat dzierżyli w swoim ręku Hiszpanie, zacięci wrogowie Francuzów, a kardynał Mazarin nie potrafił poradzić sobie, ani muszkieterzy znani z innych powieści królewscy też nie potrafili sobie poradzić z załogą hiszpańską w Dunkierce, kluczowym porcie na północy kraju. I trzeba było aż ściągnąć kozaków z Siczy, żeby tę Dunkierkę zdobyć. Oczywiście są autorzy, którzy polemizują z tą wersją, ale Francuzi i niektórzy Ukraińcy uważają, że tak właśnie było. W Dunkierce nawet jest, proszę Państwa, tablica upamiętniająca Bogdana Chmielnickiego, bo wiele osób wierzy, że to on sam własną osobą stawił się pod Dunkierką razem z 1200 zaporożców i tę Dunkierkę zdobył. My mamy tutaj pewna wizja, tak, którą myśmy przyjęli za prawdziwą tych kozaków, że to i za Sienkiewiczem, że to była jakaś zbieranina osób średnio wykształconych i średnio przygotowanych do wojaczki. Proszę Państwa, było dokładnie odwrotnie. To wszystko byli ludzie, których dowódcy kończyli przeważnie Akademię Mochyły w Kijowie albo szkoły jezuickie.
Jak najbardziej katolickie. Ludzie, którzy byli wykształceni wojskowo, którzy mieli wojskową praktykę, ponieważ ciągle walczyli, a to z Turkiem, a to chodzili na jakieś wyprawy łupieszcze. Byli to ludzie, którzy wbrew rozmaitym takim romantycznym wizjom walczyli pieszo albo w taborze i znali się na obleganiu miast oraz obozów warownych. Mówiąc w skrócie, była to ekipa wojsk inżynieryjnych, która potrafiła też walczyć w polu. I tych ludzi właśnie, jak chcą niektórzy autorzy, jak chce Jurij Kosacz, zwerbował kardynał Mazarin, żeby rozprawić się z Hiszpanami na północy Francji. I teraz, proszę Państwa, ciekawa rzecz. Jurij Kosacz, człowiek, który miał na Ukrainie, powinien być równy przynajmniej Sienkiewiczowi w Polsce, bo to jego powieści są niesłychanie wciągające. Ja przetłumaczyłem spore, znaczy kazałem przetłumaczyć spore fragmenty, one są w tej szkole nawigatorów, która tutaj leży. One są bardzo obszerne, pełne szczegółów. Widać, że autor nie próżnował, że jak był we Francji, a był we Francji w czasie okupacji, tuż po okupacji niemieckiej, odwiedzał archiwa, skrzętnie i dokładnie studiował znalezione tam dokumenty, że nie był to autor, który pisze sobie amuzom i który tworzy pewne wizje. On raczej był autorem, który stara się dorosnąć do tego, co znajduje się w tekstach źródłowych. Dlaczego Jurij Kosacz nie jest autorem popularnym na Ukrainie? Mimo tego, że ma tą kartę antypolskiej walki konspiracyjnej, mimo że jest spokrewniony z wielką ukraińską poetką, mimo tego, że żył jeszcze po wojnie, nie doczekał niepodległej Ukrainy, ale był osadzony w środowiskach emigracji ukraińskiej bardzo silnie. Otóż, proszę Państwa, dlatego, że wizja wojny Rzeczpospolitej z Chmielnickim, którą wykreował Jurij Kosacz, całkowicie mija się z wizją, jaka obowiązuje na Ukrainie. To znaczy, Jurij Kosacz, który jest wrogiem Polski, on nie pisze, że Chmielnicki zbuntował się przeciwko koronie, dlatego że polscy panowie prześladowali kozaków. Nie pisze, że tej całej romantycznej histerii, bo nie historii, tak, związanej z wizją tej wojny, że był to bunt włościański, tak, do którego kozacy się przyłączyli, tego Jurij Kosacz nie ujmuje w swoich pismach. A co on takiego pisze? Proszę Państwa, otóż posługując się bardzo sprawnie historią, bardzo sprawnie, to jest naprawdę bardzo sprawny autor, chce stworzyć taką wizję, że Ukraina była zawsze w bezpośredniej łączności z cywilizacją europejską. Podstawą do tego są takie przypadki, takie wydarzenia jak oblężenie Dunkierki i wynajęcie Zaporożców przez kardynała Mazarin, że kozacy byli właśnie ludźmi, którzy aspirowali do tej Europy, a Rzeczpospolita, po pierwsze katolicka, po drugie zaściankowa, po trzecie szlachecka, reprezentująca całe ten to prawie średniowieczne wstecznictwo, stała na drodze rozwoju nowoczesnego narodu ukraińskiego. Taka jest wizja Kosacza. Ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest korzystna dla nas, wbrew pozorom. Szczególnie kiedy na przykład dochodzimy do opisu bitwy pod Żółtymi Wodami, którą mamy w pamięci z prozy Sienkiewicza i z filmu Hoffmana. Otóż Kosacz twierdzi, że pod Żółtymi Wodami naprzeciwko szczupłej bardzo armii koronnej, dowodzonej przez młodego Potockiego, stanęli Holendrzy, Szkoci, Gruzini, zaciągi chorwackie, Dońcy, czyli Moskale, specjalny oddział Żydów i niewielki oddział kozaków zaporowskich. To jest, proszę Państwa, coś, czego Jurij Kosacz na pewno nie zmyślił. Na pewno nie zmyślił, dlatego że nie pisze się takich rzeczy po nic. Albo to jest prawda, albo tego nie ma. Nie było nastroju ani klimatu do tego, żeby takie rzeczy wypisywać. No to ja dzisiaj opowiedziałem o tym księdzu biskupowi i ksiądz biskup, który jest człowiekiem bardzo inteligentnym, zadał mi takie pytanie, jakie zadałby każdy, kto taką scenę by przemyślał.
A kto za to zapłacił? No właśnie. A kto za to zapłacił? No więc, proszę Państwa, nie wiemy, kto za to zapłacił. Możemy sobie przypomnieć takie fakty, o których ja tutaj już wspominałem, tak, że król polski Władysław IV wręczył pieniądze dwóm kozackim oficerom, dwóm atamanom, Barabaszowi i Chmielnickiemu, po to, żeby oni pojechali na Sicz i tam za te pieniądze zaczęli robić zaciągi na wojnę przeciwko Turcji. Oni tam rzeczywiście pojechali, ale zaczęli robić zaciągi na wojnę z Rzeczpospolitą. Wiadomo, jak to się skończyło. Skąd król wziął te pieniądze? Pożyczył od swojej żony, Marii Ludwiki Gonzagi. Kim była Maria Ludwika Gonzaga? Żoną Władysława IV, potem żoną jego brata po jego śmierci, króla Jana Kazimierza. Była to Francuzka. Trudno przypuścić, żeby pani ta nie realizowała w Polsce polityki kardynała Mazarin, tak? I tych kół francuskich, które realizowały swoje interesy na terenie Rzeczpospolitej, dla których współpraca z kozakami była najbardziej oczywistą oczywistością. Najbardziej oczywistą oczywistością. Proszę Państwa, mamy więc Polskę, która stoi wobec wojny z przeciwnikiem, którego lekceważy, tak? Czyli cały, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem PR, albo cała robota kontrwywiadowcza jest zawalona, ponieważ Polacy idą na wojnę z kozakami, nie wiedząc, z kim idą na wojnę, tak? A jeszcze do tego sami dali im pieniądze na tą wojnę, licząc na to, że będzie to wojna z Turkami. Za tym wszystkim kryje się Paryż, tak? I jego polityka. Ale czy tylko, tak? Ale czy tylko? No mamy pułkownika Maksyma Krzywonosa, Szkota z pochodzenia. Ktoś powie, ale Szkoci są połączeni starym przymierzem z Francuzami i tak naprawdę realizują politykę francuską. Taka jest wykładnia polityczna i doktryna polityki szkockiej wrogiej Londynowi. Ale mamy liczne przykłady szkockich oficerów, bardzo wysoko postawionych, którzy na kontynencie realizowali politykę Londynu. Mamy listy, jakie Lord Oliver Cromwell pisał do Bohdana Chmielnickiego, wychwalając go pod niebiosa i pisząc, że ma on utrącić róg tej straszliwej hydrze papistowskiej, jaką jest Rzeczpospolita. Więc widzimy, że w interesie Europy ówczesnej była zagłada Rzeczpospolitej i wyniesienie Ukrainy. Tak? Tak się nie stało z różnych przyczyn. Tak się nie stało dlatego, że Rzeczpospolita okazała się nie być tak słaba, jak liczyli jej wrogowie. I tak się nie stało, ponieważ w państwach, które były wrogie Rzeczpospolitej, też działały rozmaite siły odśrodkowe. Ale proszę Państwa, wizja Jurija Kosacza, która jest wizją sprzeczną z wizjami, jakby to powiedzieć, oficjalnymi, tak, z wykładniami oficjalnymi tej wojny, no jest szalenie ciekawa. Jeszcze ciekawa jest przez to, że Jurij Kosacz miał dostęp do archiwum w Paryżu, tak? Do różnych archiwów w Paryżu i różnych dokumentów. Ja jestem ciekaw, ilu polskich historyków powtórzyło ten sukces, tak? Czyli ilu polskich historyków, pisząc o wojnie z Chmielnickim, pojechało do Paryża i zajęło się badaniem archiwów, bo podejrzewam, że nikt. Podejrzewam, że nikt. Proszę Państwa, to jest jedna z ciekawych przygód, jakie jako autor, wydawca i promotor treści przeżyłem w czasie powstawania nowego numeru mojego kwartalnika Szkoła Nawigatorów, ale była też inna. Zadzwonił do mnie profesor Scholl Stampfer z Uniwersytetu w Jerozolimie. Ja kiedyś wydałem taką książkę Handel wołami w Polsce. Bardzo ciekawą. Wołami. A nie, wołami. Takie rogate. Sprzedałem tego bardzo dużo, 1200 egzemplarzy i byłbym jeszcze to wydał, tylko że no niestety jest kryzys, a to jest książka niesłychanie trudna w produkcji. To znaczy są tam mapy na kredowym papierze. My jako wydawcy, znaczy ja i moja żona, bardzo dbamy o formę. Znaczy teraz to już musieliśmy trochę spuścić z tonu, no bo kryzys, inflacja, wojna i tak dalej, ale wydawaliśmy kiedyś wszystko w twardej oprawie, dużo było wklejek, wkładek, wszystko było kredowe, bardzo to ładnie wyglądało. No więc dzisiaj wydanie ponowne tych wołów jest trochę problematyczne, no bo to jest jednak bardzo duży koszt. Ceny wszystkiego poszły w górę. No ale zadzwonił Scholl Stampfer
o którego istnieniu wiedziałem, dlatego że ma on bardzo taki rewizjonistyczny stosunek do historii Ukrainy, a szczególnie do historii Żydów na Ukrainie. Zaraz o tym powiem. Zadzwonił, zapisał Szostamper, gdzie są woły? No mówię, nie ma, no, wyszły, sprzedały się. No ale kiedy będą wznowione? No mówię, na razie nie wiadomo. Jeszcze nie było kryzysu takiego wojennego, ale już było wiadomo, że jest trochę gorzej. No i okazało się, że mam jeden egzemplarz. Podarowałem mu ten egzemplarz, chociaż się bardzo bronił, ale w końcu udało mi się go wysłać Stamperowi za darmo. Zanim on tam doszedł do tej Jerozolimy, trochę minęło, ale przysłał mi zdjęcie, że ma, że jest. Bo będzie pisał, ma 72 lata, mam nadzieję, że zdąży, historię gospodarczą Żydów w I Rzeczpospolitej. No, fajnie by było przetłumaczyć to na polski, tak? Tylko kto ma to zrobić i gdzie jest budżet? No niestety... nie mówi po polsku. Fatalnie mówi po polsku. To znaczy zmienia rodzaje, w ogóle koszmar. Przez translatora gadaliśmy. No więc fajnie by było, gdyby to się ukazało w języku polskim, tak? Bo krytyczny stosunek profesora Stampfera do różnych rzeczy jest niezwykle inspirujący. On na przykład napisał taki artykuł, że to nie jest do końca prawda, że Kozacy zabijali w czasie tej wojny z Rzeczpospolitą wszystkich Żydów. Że on tam polemizuje z taką bardzo popularną w XVII wieku, a później coraz rzadziej wznawianą książką Natana Hanowera, takiego kupca z Zasławia, która się nazywa Yaveh Metzula. To się tłumaczy dosłownie bagno głębokie, ale to chodzi o wielkie nieszczęście. Tak? Natan Hanower pisze o tym, jak to książę Jeremi Wiśniowiecki wyprowadzał Żydów z Ukrainy, żeby nie wpadli w ręce kozaków Chmielnickiego. No i opisuje te wszystkie makabryczne zbrodnie, jakie się tam odbywały. Szostamfer, który, ja go zapytałem, ale dlaczego? No on mówi, dlaczego ta polemika? Czy to, a może Natan miał rację? A mówi, że nie, że jego interesowały liczby, bo on jest bardzo takim dociekliwym historykiem, historykiem prawdziwym, to znaczy nie jest eseistą, nie jest nie lubi fantazmatów. Po prostu dostępne narzędzia, dostępny warsztat historyka stosuje, z tego coś mu wychodzi. Nie jest to autor literatury pięknej i beletrystyki. Mówi, że interesowały go liczby i on po prostu zestawił te liczby, dane dotyczące populacji, gdzieś tam wygrzebał, bo one były, potem zestawił z tymi rzekomymi stratami, jakie gminy żydowskie poniosły w czasie wojny. No i wyszło mu, że to niemożliwe, że mniej tych osób zostało zamordowanych, tak, niż to się wydawało. Wręcz drastycznie mniej. I dochodzimy teraz do bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ wspomniany wcześniej Jurij Kosacz pisze o tym, że Natanie Hanowerze, który napisał najbardziej znaną książkę o mordowaniu Żydów przez Kozaków na Ukrainie, z którą polemizuje współcześnie żyjący profesor z Jerozolimy, Jurij Kosacz pisze, że było dokładnie odwrotnie. To znaczy on wręcz twierdzi, że Natan Hanower do spółki z pułkownikiem Maksymem Krzywonosem że on zwalczał Lachów, nie uciekał razem z Jeremim Wiśniowieckim z Ukrainy, tylko robił coś wręcz przeciwnego. Zdobywał Zasław dla Chmielnickiego razem właśnie z Krzywonosem i ze swoim zięciem Baruchem. I to jest w powieściach Kosacza. Więc być może to też jest jedna z przyczyn, dla których powieści Jurija Kosacza nie były wydawane na Ukrainie. Zostały wydane raz całkiem niedawno, chyba w 16 roku, przez opiekuna, człowieka, który się twórczością Kosacza opiekuje, mieszka w Kanadzie, nazywa się Marco Stecz, nie wiem, bo to wszystko przechodzi przez tą transkrypcję anglosaską, oni to wszystko zamieniają na to CH i tak naprawdę nie wiemy, jak to nazwisko brzmi, ale to jest nieistotne. W każdym razie są takie opisy. Ja przyznam, ponieważ ja wydałem kiedyś Yaveh Metzula, wydałem Natana Hanowera, sprzedałem go błyskawicznie. Teraz też nie mogę wznowić, bo nie ma budżetu, a jest kryzys, ale byłem, szczerze mówiąc, wstrząśnięty i zmieszany tymi konstatacjami Kosacza. No ale mamy
artykuły profesora Stampfera, który twierdzi, że było trochę inaczej. Więc pytanie, jak głęboko, jak dalece inaczej było, niż nam się zdaje. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do historiografii radzieckiej, z której lubimy szydzić. Niepotrzebnie. Dlatego, że historycy radzieccy i autorzy radzieccy, szczególnie autorzy radzieccy pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali w Związku Radzieckim i mogli, ale nawet mieli za zadanie udowadniać, że socjalizm i komunizm to przodujący ustrój, a Chmielnicki był prekursorem tegoż socjalizmu i walczył z wstrętnymi polskimi panami o dobro uciśnionego ukraińskiego ludu, ci wszyscy historycy mogli na przykład oglądać archiwum Siczowe, które zostało wywiezione przecież do Moskwy. No to teraz pytanie, który polski historyk w ogóle, co pisze o Ukrainie, w ogóle widział archiwum Siczowe? Tak? Podejrzewam, że żaden. A taki autor jak na przykład Saul Jakowlewicz Borowoj, który ma dzisiaj w ukraińskiej Odessie ma swoje muzeum, wybitny radziecki historyk żydowskiego pochodzenia, piszący o niesamowitych rzeczach, mianowicie o bankach w księstwie moskiewskim i na Rusi, na Ukrainie w XVII wieku. Fantastyczne rzeczy. Pisze wprost, że nie można uznać za prawdę tego, co pisał Nathan Hanover, że Żydzi byli wyłącznie ofiarami wojny na Ukrainie, że oni czynnie włączyli się po stronie Chmielnickiego w wojnę przeciwko Rzeczpospolitej. Jacyś bogaci Żydzi, prawda, bo historiografia radziecka rozgraniczała bogatych od biednych, tak, bogaci byli źli, a biedni byli dobrzy. Ci bogaci Żydzi, no rzeczywiście, oni stanęli po stronie Polaków i spotkała ich za to słuszna i zasłużona kara. Natomiast inni, ci biedniejsi, stanęli po stronie rewolucji i zwalczali złych polskich panów. Tak naprawdę kto po której stronie stanął, tego nie wiemy. Ale widzimy, że jest jakiś spór i jest dyskusja. Ta dyskusja jest poza nami, bo my jako Polacy w ogóle do tego rodzaju treści nie byliśmy dopuszczani. Tak? Mieliśmy swoją wizję romantyczną, tragiczną, głęboko nieprawdziwą, w mojej ocenie, która nas w zasadzie nie doprowadziła do żadnego miejsca. Kiedy pisałem o świętym Andrzeju Boboli, stwierdziłem, że bez sensu jest opisywanie tych wszystkich wypadków XVII-wiecznych, jeżeli nie dodamy do świętego Andrzeja Boboli kontekstu politycznego. A ten kontekst ściśle się wiąże z tym, o czym mówię. Święty Andrzej, jak pamiętacie Państwo, o tym mówiłem tutaj już niedawno, w zimie, został zamordowany w takim szczególnym momencie, kiedy wojska węgierskie, podkreślam, wojska węgierskie znalazły się pod Brześciem na dzisiejszej Białorusi. I ten Brześć oblegały, ponieważ Jerzy Rakoczy, władca Siedmiogrodu, zamierzał zostać królem Polski. Wojskom tym towarzyszyli Szwedzi, bo to był czas potopu. Wojskom tym towarzyszyli Kozacy Antona Zdanowicza, który kolaborował wówczas z Moskwą. Tak? Był to człowiek Chmielnickiego, który tego Chmielnickiego chciał wystawić do wiatru i zaczął współpracować z Moskwą. To on sprowadził pod ten Brześć i do Pińska wojska moskiewskie i rozpoczął czystkę na terenie Białorusi. Ofiarą tej czystki padł święty Andrzej Bobola, który został zamordowany celowo w pokazowym, bardzo okrutnym przedstawieniu. Tak? Wizja tego utrwaliła się, a następnie została wzmocniona objawieniem świętego Andrzeja i kultem wokół tego objawienia, jakie narosło w XVIII wieku i później. I tak, proszę Państwa, sprawy przyziemne i polityczne mieszają się ze sprawami nadprzyrodzonymi na naszych oczach. Jak ja to wszystko teraz, proszę Państwa, połączę z tą sytuacją, którą mamy dzisiaj i wobec której stajemy każdego dnia i wobec której stajemy i zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachować. Proszę Państwa, wrócę do analogii. Pokusa, żeby snuć analogię pomiędzy XVII stuleciem i wojną z Chmielnickim, a tymi czasami, które mamy dzisiaj dla ludzi, którzy się trochę orientują w tych sprawach, jest też nie do zwalczenia. I wielu ludzi
próbuję takie porównania snuć, ale to jest wszystko nieuprawnione, dlatego że to Pan Bóg decyduje, jak to wszystko się toczy, a nie my i jakie będą konsekwencje tego wszystkiego. W XVII wieku Rzeczpospolita się obroniła. Nie obroniła się w XVIII wieku wskutek bardziej tragicznych zbiegów okoliczności i my jako Polacy wyszliśmy z tej próby zwycięsko, z próby rozbiorów, ale nasza wielokulturowa i wieloetniczna ojczyzna i nasz naród polityczny, tak, został unicestwiony. Staliśmy się narodem etnicznym, czyli ludźmi mówiącymi w jednym języku, a tak przecież nie było, tak, w dawnych czasach przedrozbiorowych. Proszę Państwa, analogie i pułapki. Mamy XVII wiek, wojnę z Chmielnickim. Kto stoi po stronie Chmielnickiego i Ukrainy ówczesnej, tak? Węgrzy, tak? Kto popiera Chmielnickiego czynnie i kto angażuje Chmielnickiego jako specjalistę od spraw wojskowych na zachodzie Europy? Francuzi, tak? Komu w protekcję oddaje Ukrainę wschodnią Bohdan Chmielnicki? Moskwie, tak? Z kim współpracuje jego następca Hetman Wychowski, którego Jan Kazimierz kazał rozstrzelać, jakże słusznie? Turcji, tak? A jeżeli Turcji, to za Turcją zawsze stoi Francja. Musicie Państwo pamiętać, że XVII wiek, jeżeli słyszymy Turcja, to tam na pewno jest jakiś agent Paryża. To w ogóle nie ma co do tego dwóch zdań. Jeżeli to samo jest w drugiej połowie XVII wieku i na początku XVIII wieku ze Szwecją. Szwecja to drugie ramię polityki francuskiej w Europie Wschodniej. Jak sprawa wygląda dzisiaj? Czy Ukraina, z kim walczy Ukraina? Z Moskwą, tak? Kto jest przeciwnikiem Ukrainy współczesnej? Węgrzy, tak? Kto jest ukrytym wrogiem państwa ukraińskiego i kto sabotuje dostawy broni na Ukrainę? Francuzi, prawda? W XVII wieku Niemcy były rozbite po wojnie 30-letniej i chcąc, nie chcąc, były słabym, wątłym, ale sojusznikiem Rzeczpospolitej, tak? Rzeczpospolita ocalała dzięki Kościołowi, dzięki jezuitom i dzięki współpracy z cesarstwem. Dzisiaj nie ma śladu po cesarstwie, Niemcy mają bardzo tragiczną i ciężką historię, ale dzisiaj Niemcy nie korzystają z doświadczeń dawnych, tak? Z doświadczeń takich, które są przez nas interpretowane na nowo, z doświadczeń historii XVII wieku. Niemcy cofają się najdalej do czasów fryderycjańskich, do czasów cesarstwa i do czasów hegemonii pruskiej. To interesuje Niemców, nic więcej. Niemcy też są przeciwko Ukrainie, tak? Kto Ukrainę popiera? Popieramy ją my, tak? Popieramy ją my, Polacy, którzy cały czas myślimy i cały czas rozmawiamy o tym tragicznym stuleciu XVII, kiedy Rzeczpospolita została rozerwana na ćwierci przez ten rzekomy bunt na Ukrainie, który nie był żadnym buntem, ale systemową dewastacją królestwa, której to dewastacji królestwo się oparło, tak? Ale która na tyle podkopała fundamenty istnienia państwa, że likwidacja tego państwa i ciągłe jego osłabianie było już dużo prostsze niż przed buntem Chmielnickiego. Nie żaden bunt, tak? Wojna z Bohdanem Chmielnickim, wojna z kozakami, wojna z tymi całymi oddziałami najemników, o których pisze ukraiński autor Jurij Kosacz, podkopała i unieważniła potęgę Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, i raczej nie można doszukiwać się analogii, raczej trzeba by mówić o jakichś innych układach, tak? Dzisiaj musimy się zastanowić, czy to, co się dzieje, nie stanie się. Ja jestem bardzo ostrożny w takich ocenach i nie wyrażam żadnego entuzjazmu na ten temat w tych zakresach. Czy to, co się dzieje, czyli porozumienia polityczne i porozumienia osobiste, bo wiele osób z tymi uchodźcami się zaprzyjaźniło. Ja mam w domu śpiewaczkę operową, 20-letnią
studentkę konserwatorium Władysławę, której będę organizował koncerty po to, żeby ją jakoś wspomóc i żeby ona wróciła, bo ma rodzinę pod okupacją i nie ma w zasadzie nic. Uciekła z jedną torbą, żeby jakoś wróciła na tę Ukrainę zasobna i mogła sobie tam urządzić życie, bo nie wiadomo co będzie. Więc każdy jakąś tą relację nawiązał. Czy to czymś zaowocuje? Nie wiem. Nie wiem i nie będę zgadywał. Politycy, jak widać, tego chcą, ale wszystko w ręku Pana Boga. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, co i nie ekscytujmy się przesadnie, bo entuzjazm nie jest dobrym doradcą. Ja, proszę Państwa, zawsze przypominam i cytuję takiego francuskiego polityka XIX-wiecznego, premiera Leona Gambetta, który po przegranej wojnie z Prusami, po utracie przez Francję Alzacji i Lotaryngii, powiedział do Francuzów: myślcie o tym zawsze, ale nigdy o tym nie mówcie. W polskiej polityce, w polskiej publicystyce politycznej dominuje tendencja odwrotna, to znaczy u nas wszystko jest przegadane i wszyscy o czymś mówią, ale nigdy o tym nie myślą. Tak? Więc doradzałbym ostrożność, dlatego że sił wrogich Polsce i sił wrogich Polsce i Ukrainie i porozumieniu polsko-ukraińskiemu jest wystarczająco, żeby to porozumienie storpedować na wszystkich możliwych płaszczyznach i poziomach. Dlatego musimy być bardzo ostrożni i bardzo uważać na różne rzeczy, drobne i wielkie. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia związana z tą wojną ukraińską w XVII wieku, na którą nie zwrócił chyba uwagi, znaczy no pewnie zwrócił, ale zajmuje się teraz akurat czym innym, profesor Stampfer z Uniwersytetu w Jerozolimie, która jest szalenie istotna i którą badają Amerykanie. Nie sposób w ogóle dzisiaj zajmować się historią, nie czytając amerykańskich książek, które się ukazują, no w bardzo dużej ilości jest ich pełno, tak, ale nie są ani dyskutowane w Polsce, nie są tłumaczone na język polski, ani w całości, ani we fragmentach. A to, co jest dyskutowane, to są jakieś archaizmy, tak? Naprawdę mnóstwo, to nie jest tak, że Zachód nie interesuje się naszą historią. Zachód, mogę powiedzieć śmiało, interesuje się wyłącznie naszą historią. Tylko my tego nie wiemy i żyjemy w złudnym przeświadczeniu, że nikogo nie ciekawi historia ziem dawnej Rzeczpospolitej. Nie, proszę Państwa. Wszystkich ta historia interesuje. Uniwersytet w Princeton wydał nie tak dawno taką opasłą księgę o diasporze żydowskiej w Rzeczpospolitej w czasie wojny z Chmielnickim. I dla ludzi, którzy nie rozumieją, jak to wszystko działa, to może być sporym zdziwieniem, że amerykański uniwersytet i żydowski autor czynny na tym uniwersytecie pisze o tym książkę. No a tak właśnie jest, prawda? Tak właśnie jest, bo tych ludzi to interesuje. Podejrzewam, że interesuje ich nie tylko z punktu widzenia zawodowego, to znaczy nie tylko dlatego, że oni zarabiają na tym pieniądze, że robią sobie kariery naukowe, dostają coraz to wyższe stopnie, ale interesuje ich to osobiście, tak? Interesuje ich to osobiście. Tam jest takie nazwisko Carcassoni. Cała ta książka, albo spora jej część przynajmniej, jest poświęcona misji Dawida Carcassoniego. Dawid Carcassoni był Żydem, który zajmował się zbieraniem funduszy na wykupowanie jeńców z kozackiej i tatarskiej niewoli. I teraz pytanie, co jest prawdą? Czy ustalenia profesora Stampfera, czy wizja Jurija Kosacza, czy ustalenia profesorów z uniwersytetów Princeton piszących o sprawie żydowskiej na Ukrainie, co tak naprawdę jest prawdą? Jak to wyglądało? Po co zrobiłem ten kwartalnik i dlaczego będę to wszystko kontynuował? Dlatego, proszę Państwa, że jest bardzo dużo pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A skoro nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a ludzie, którzy o tym piszą, nie zajmują się prymitywną propagandą, ale publikowaniem ważnych tekstów, to znaczy, że my w Polsce mamy coś do zrobienia. I pewne sprawy powinniśmy zmienić, a przynajmniej inaczej na nie spojrzeć. Niestety jest to z jakiegoś powodu niemożliwe. No, dlaczego? Dlatego, że cała publicystyka, cała historia jest filtrowana i przekazywana nam przez rozmaite postaci
które można by nazwać szamanami, albo guru, albo autorytetami, albo kimś tam. Jest zestaw, taki garnitur tych postaci, które powtarzają jakieś treści, w które my chcąc, nie chcąc wierzymy, nie zapoznając się z kontrargumentami i z innymi treściami. Tak? Więc powtórzę, to, co się mówi i pisze o wojnie na Ukrainie w XVII wieku, w Polsce, teraz, dzisiaj, jest głęboko anachroniczne. Głęboko anachroniczne. Nie da się tych spraw wyjaśnić za pomocą prostej demaskacji i prostych analogii, za którymi czają się liczne pułapki. Trzeba niestety spróbować zapoznać się z tym, co jest dostępne, z tymi tekstami, które gdzieś tam na świecie się drukuje, albo kiedyś się drukowało, przeczytać, jak to wyglądało i spróbować sobie wyrobić jakąś opinię na ten temat. No i czekać, kiedy Stampfer napisze tą historię Żydów gospodarczą w czasach I Rzeczpospolitej. Niech Pan Bóg da zdrowie i niech skończy. I mam nadzieję, że się jeszcze do mnie odezwie i na przykład od niego to kupimy. Po czemu nie? Kupimy w sensie prawa, żeby tutaj... Byłoby ciekawie. Byłoby ciekawie. Jak to będzie, zobaczymy. Jak to będzie, zobaczymy. Proszę Państwa, czy Moskwa jest niebezpieczna dla Ukrainy? Tak. Jest niebezpieczna dzisiaj i jest niebezpieczna śmiertelnie. Ja do końca, do 24 lutego, nie wierzyłem, że ta wojna wybuchnie. Mimo tego, że czytam te wszystkie książki, wymądrzam się, że napisałem tych książek całą masę, w jakiejś głupiej, dziecięcej naiwności i braku rozsądku nie wierzyłem, że ta wojna wybuchnie. Ludzie, no nie jestem też odosobniony, lubią zaklinać rzeczywistość i wierzyć, że coś się nie stanie, że jak schowają głowę pod koc, to ich nie będzie widać, albo że jak sobie oczy zasłonią, to nikt ich nie zauważy. No taki odruch człowiek ma. Nie mogło mi się pomieścić w głowie, że jakikolwiek rosyjski polityk wyda rozkaz zbombardowania Kijowa, matki miast ruskich. To jest niepojęte, niepojęte. A jednak taki rozkaz został wydany. Nikomu chyba nie mogło się pomieścić w głowie, że armia rosyjska po pierwsze okaże się być tak beznadziejnie słaba, po drugie tak straszliwie okrutna. Bo to okrucieństwo wynika tylko ze słabości. A polityka rosyjska wobec Ukrainy i wobec Europy wynikała jeszcze z całkowicie fałszywego paradygmatu, z takiego bardzo głębokiego infantylizmu tej polityki, który podtrzymywali oczywiście Niemcy. Tak? Ja powtarzałem to wielokrotnie, ale jeszcze powtórzę. Pamiętacie Państwo, początek rządów kanclerz Angeli Merkel. Co zrobiła kanclerz Angela Merkel na początku tych swoich rządów? Powiesiła sobie w gabinecie portret carycy Katarzyny II. O czym to świadczy? O zdziecinnieniu tej pani. O tym, że ona chce udawać kogoś innego niż jest. Polityk nie może się w ten sposób zachowywać. On nie może traktować serio fetyszy, tak? A ten portret był ewidentnym fetyszem. Teraz dowiadujemy się, że cała polityka moskiewska to jest jeden wielki fetyszyzm polityczny. I do tego szamanizm. To jest coś przerażającego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o cerkwi wojskowej pod Moskwą, takim świątynnym kompleksie. Proszę sobie wpisać w internet cerkiew wojskowa w Moskwie i zobaczycie Państwo, co to jest za budowla. To jest budowla stricte satanistyczna. Co jest główną relikwią w tej świątyni? Czapka Adolfa Hitlera. Modlą się do czapki Adolfa Hitlera. Mozaiki na ścianach wyobrażają wszystkich moskiewskich generałów od Suworowa do Szojgu. Do tego też się modlą. Postać Pana Jezusa jest tak zdeformowana, że w zasadzie nie wiadomo, kto to jest. Jacyś rosyjscy szamani przyjeżdżają, śpiewają przed tym jakieś przedziwne pieśni w dziwnych językach, gdzieś wydobywające się głęboko z trzewi. To wszystko ma charakter jakichś upiornych kultów.
przed wojną 24 lutego, przed tą wojną, która wybuchła teraz, Putin z Szojgu złożyli krwawą ofiarę z wielbłąda gdzieś w Jakucji. Dokonali całopalenia tego zwierzęcia. To jest XXI wiek. Więc konsekwencja, co oni tam robią? No, biorą narkotyki, tak? No bo jeżeli mamy do czynienia z takimi historiami, no to następnym etapem są już tylko twarde narkotyki, które tych panów unoszą gdzieś w ogóle w odległe galaktyki. Oni się tam spotykają z jakimiś istotami, o których istnieniu my nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, że takie istoty istnieją. A w głowach tych osób one pojawiają się i eksplodują tam różne dziwne historie. To się dzieje na naszych oczach. To jest przerażające, ale zanim stało się przerażające, było boleśnie infantylne. Infantylne. Tak jak ten portret carycy Katarzyny powieszony przez kanclerz Angelę Merkel. To wszystko jest dziecinada. Ale tą dziecinadę uprawiają ludzie, którzy mają moc powoływania żołnierzy pod broń, dysponują bronią atomową, dysponują wysokiej klasy technologią. I jest bardzo trudno zastawić na nich jakąś polityczną pułapkę. Na Niemców łatwiej, tak? Ale na Rosjan, ze względu na rozmiar tego kraju i na liczne interesy różnych organizacji w Rosji, bardzo trudno jest zastawić jakąś polityczną pułapkę. Jestem jednak dobrej myśli i myślę, że taką pułapkę właśnie się buduje. Dlatego, że istnienie Rosji w tym kształcie, w tej formule, którą my znamy, jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego, że widzimy, że ludzie ci nie uczą się niczego, nie mają w sobie pokory, nie rozumieją bliźniego swego, który mówi innym językiem. Mają dlatego bliźniego wyłącznie pogardę, chociaż nie mają nic, czym mogliby temu bliźniemu zaimponować. Dokładnie nic. Nic. Po prostu nic. I to jest przerażające. Domagają się szacunku za nic. W dodatku ludzie przez nich oszukani, i to ludzie nie byle jacy. Mieliśmy przykład tego niemieckiego admirała, który wyleciał z pracy tuż przed wojną, który powiedział, że Putin domaga się szacunku. Żeby się domagać szacunku, trzeba sobą coś reprezentować. Co reprezentuje Władimir Putin? Nic. Pustka. Ludzie ci oszukiwali cały świat. Robili to samo, co Rosja robiła przez całe stulecia, to znaczy budowali wioskę Potiomkinowską, tak? Czyli jakąś tam fasadę sztuczną, za którą była nicość, całkowity fałsz. Ten fałsz się teraz obnażył. Okazało się, że generałowie zamiast inwestować w armię, kupowali sobie złote bidety, tak? Albo jeszcze jakieś inne ciekawsze rzeczy. To kosztowało to masę pieniędzy. Ale zwróćmy uwagę właśnie na to, jak niedojrzali duchowo, bo to chodzi o dojrzałość duchową, nie o intelektualną, ponieważ dojrzałość intelektualną, inteligencja jest jakąś tam jakością, ale ja bym nie przesadzał z wartością inteligencji w relacjach międzyludzkich. Wszyscy ci ludzie stworzyli przerażającą fikcję. Pamiętacie państwo Janukowycza, takiego prezydenta Ukrainy wcześniejszego, tak? Kiedy on został obalony i uciekł do Rosji, weszli do jego rezydencji i zobaczyli, że on tam kazał sobie obstalować swój portret, jak siedzi goły w fotelu. No ludzie, facet po 50 zdejmuje gacie i robi sobie, woła malarza, żeby go malował, jak on siedzi goły w fotelu? Co ci ludzie mają w głowach, tak? Sieczkę, prawda? Sieczkę. To jest szaleństwo. Czy oni myślą o tym, żeby coś zbudować? Czy oni myślą o tym, żeby wyciągnąć rękę do bliźniego swego, który jest w potrzebie? Czy oni myślą o miłosierdziu Bożym? Czy oni myślą o jakiejś cywilizacji? Nie, nie. Oni się domagają czegoś ciągle, na co nie zasłużyli nigdy. Nigdy. Ale mają mieli siłę, bo dzisiaj okazało się, że jej nie mają. Mieli siłę tworzenia złudzeń przed wielkimi tego świata i w tych wizjach zawsze przedstawiali siebie jako kogoś wyjątkowego i lepszego od całej masy tych biednych, małych narodów, które tam się gdzieś kłębią u podnóża carskiego tronu. Jestem przekonany,
że u podstaw tej fałszywej, głupiej wizji leży trup pierwszej Rzeczpospolitej. Gdyby pierwsza Rzeczpospolita przetrwała, gdyby była państwem, które zostałoby, nie wiem, doinwestowane, ale nie zostało, tak? Gdyby była państwem, które by prosperowało, Moskwa zostałaby zredukowana do roli jakiegoś podrzędnego podmiotu. Było odwrotnie, ale proszę Państwa, my się tym nie musimy przejmować, bo dzisiaj jest już zupełnie inaczej i czasy są inne i okoliczności są inne i my nie możemy patrzeć w przeszłość używając do tego patrzenia lunety z napisem analogia. To się już nie liczy. Musimy szukać inspiracji w sobie i każdą sytuację oceniać indywidualnie, dlatego że nic nam tego nie ułatwi. Sprawy przyspieszają, wszystko wygląda inaczej i każdy musi osobiście i sam wobec Pana Boga i siebie odpowiedzieć sobie na te wszystkie trudne pytania, jakie ta wojna podsuwa. I wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. To ciekawe i mam nadzieję, że ubogacające. Jeżeli staniemy na wysokości zadania, z pewnością zostaniemy jakoś tam wynagrodzeni, a jeżeli nie, no to zostaniemy skarceni i pouczeni. Póki co, w mojej ocenie, wszyscy zachowujemy się tak, jak trzeba i mam nadzieję, że będzie dobrze. Słowo, proszę Państwa, o tej Moskwie. Ja w tym roku, nie wiem, chyba tego nie mówiłem, ale tak w skrócie. Różni publicyści, geostratycy opowiadają o sojuszu rosyjsko-chińskim, o tym, że będzie przestrzeń euroazjatycka. No widzimy, że te państwa, które dzisiaj popierają Rosję przeciwko Ukrainie, czyli Francuzi i Niemcy, w tą budowę przestrzeni euroazjatyckiej byli silnie zaangażowani. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy Chińczycy rzeczywiście chcą tej przestrzeni euroazjatyckiej i czy ona im jest na rękę. Raczej wydaje mi się, że nie, tak? Że ta przestrzeń euroazjatycka jest pewną mrzonką elit politycznych Francji, Niemiec, może trochę Włoch, no i oczywiście Rosji, która stworzyła bardzo atrakcyjną wizję przed tymi elitami, jak się okazało, wizję całkowicie fałszywą. Do czego zmierzam? Rosja zawsze może liczyć na jakieś koła na zachodzie Europy. Tak było zawsze. Rosja nie jest Azją, jak się wydaje niektórym. Rosja nie dziedziczy tradycji wielkiego stepu, jak chcą rozmaici ludzie, którzy próbują się pocieszyć tym, że Rosjanie to dzicy barbarzyńcy, a my jesteśmy kulturalnym i cywilizowanym Zachodem i jeszcze broniliśmy zawsze przed tą dziczą rosyjską i moskiewską zachodniej Europy. Europa ma w nosie, czy my bronimy jej przed tą moskiewską dziczą. My musimy bronić przede wszystkim siebie, bo Moskwa nie jest żadnym postmongolskim imperium. Moskwa jest zaprzeczeniem, antytezą i karykaturą struktur Europy Zachodniej. Konkretnie zaś struktur niemieckich. Napisałem takie zdanie ostatnio, że kto to jest Rosjanin? To jest pruski urzędnik, któremu powiedzieli, że nie dostanie pensji. No tak. To jest pruski urzędnik, któremu powiedzieli, że nie dostanie pensji. Ja tam zrobiłem taki numer nawigatora o górnictwie. Specjalnie go zrobiłem, ponieważ zainteresowałem się tym, jak funkcjonowało państwo pruskie. Otóż, proszę Państwa, państwo pruskie to było uwłaszczenie urzędników na mieniu państwowym. To trzeba wprost powiedzieć. Gdyby to nie nastąpiło, to państwo po prostu by nie działało. Pruscy urzędnicy, rodziny całe, uwłaszczały się na majątku państwowym, a następnie płaciły daniny państwu. Przeciwko komu ci urzędnicy, przeważnie biedacy, pościągani z różnych części Niemiec do Prus, a częściowo też z Francji, protestanci francuscy znaleźli schronienie w Prusach, przeciwko komu oni występowali? Przeciwko starej niemieckiej arystokracji, tak? Która miała swoje dobra, kopalnie, lasy, majątki ziemskie, gospodarstwa rybackie i broniła tego zażarcie przed tą biedotą zaopatrzoną w legitymację glejty od Fryderyka Wielkiego, która wydzierała im to wszystko, żeby zanieść ten podatek do kasy państwowej, a po drodze trochę ukraść. Tak? Tak były zbudowane Prusy. No i teraz Rosja, która przez całe XIX stulecie wzorowała się na Prusach, kim jest? No, jest antytezą tych Prus, tak? To znaczy
nakradliśmy się, uwłaszczyliśmy się na mieniu państwowym, ale już nic nie mamy. Tak? A płacić nie ma z czego. No to co robimy? Wojnę, prawda? Jaką? Najezdniczą. I to jest moim zdaniem skromnym, być może błędnym, istota Rosji. A nie to, że Rosja była kiedyś poddaną, krajem poddanym Wielkiemu Hanowi i Złotej Ordzie. Konflikt rosyjsko-ukraiński jest konfliktem głębokim, dlatego że Moskwa zanegowała całą historię Rusi Kijowskiej, podporządkowała tę Ruś Kijowską sobie w pewnym momencie, sama nie czerpiąc z tej tradycji Kijowa, tak? Była oddalona od tego obszaru i rozwijała własną tradycję, którą następnie zanegowała, udała, że jej nie ma. Co to jest tradycja moskiewska? Proszę Państwa, tradycja moskiewska to jest tradycja obecności kompanii handlowych z zachodu Europy na terenie Moskwy. Takich kompanii nie było na Ukrainie, dlatego że Ukraina przez te stulecia, kiedy kompanie zachodnioeuropejskie czynne były w Moskwie, była częścią Rzeczpospolitej. Tak? A co za tym idzie, wszelki handel odbywał się pod kuratelą Senatu i króla. Tak? Nie było pozwolenia na tego rodzaju numery, jakie się odbywały w Moskwie. Tak? W Moskwie od 1551 roku rządzi kompania handlowa zwana Kompanią Moskiewską, kompania handlowa z Londynu. Tak? Przez całe 50 lat panowania cara Iwana IV rządzi w Moskwie grupa angielskich kupców. Rosjanie o tym w ogóle nie piszą, a jak piszą, to półgębkiem, dlatego że piszą o opryczninie, a jak już piszą o tym jacyś Rosjanie, tak, pisała o tym Inna Lubimienko, taka autorka, która zmarła w 1967 roku, a żyła jeszcze za cara, prowadziła bardzo głębokie badania. Ona opisuje obecność kompanii moskiewskiej na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, opisuje te wszystkie straszliwe rzeczy, które się tam wtedy odbywały, ale oddziela kompanię od rządów cara. Tak? To jest niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. I mówi, że Anglicy zjawili się w Moskwie, żeby tę Moskwę cywilizować. Proszę Państwa, a jak Anglicy zjawili się w XVIII wieku w Indiach? To co, też po to, żeby cywilizować? No nie, bo wszyscy wiemy, że te Indie zostały zdewastowane, zniszczone, że został cały przemysł indyjski. Cała cywilizacja tej straszliwej i groźnej kultury, która była przecież no, przebogata i bardzo głęboka, związana z produkcją tkanin, stali, no przecież cała kultura Indii to jest coś niesłychanego, tak? To wszystko zostało zdewastowane przez Anglików w XVIII wieku. I co, my mamy uwierzyć, że w Rosji było inaczej? 200 lat wcześniej? Że akurat w Rosji oni przyjechali, żeby zbudować cywilizację? Nie. Przyjechali tam, jak wszyscy kupcy, w dobie nowożytnej i wczesnej dobie nowoczesnej po to, żeby podbić kraj i go zrabować. O tym Rosjanie nie mówią. Kiedy car Piotr wysłał swoje poselstwo do Europy Zachodniej, a wcześniej car Aleksy, jego ojciec, wysłał je po to, żeby Europa Zachodnia udzieliła jakiejś legitymacji i pomocy, czyli kredytu elitom moskiewskim, które sobie po prostu nie radzą z niczym. Tak? Dlaczego? Bo nic nie potrafią. Bo nie mają wizji, bo nie wiedzą, co zrobić, bo w większości nie potrafią czytać, bo nie rozumieją podstawowych zjawisk. Żeby wyprodukować gwoździe, trzeba sprowadzać specjalistę ze Szwecji, tak? Bo nic tam nie ma. Europa Zachodnia bardzo chętnie, proszę bardzo, kredytuje takie imprezy. Kompania wschodnioindyjska, kompania holenderska, w jednym z numerów Nawigatora, nasz świętej pamięci już kolega Jacek Drobny napisał taki artykuł, gdzie rezydent kompanii w Moskwie tuż przed obwołaniem cara Piotra I, ogłoszeniem go carem, napisał do Amsterdamu, do swoich zwierzchników: wiemy już, kto będzie królem Tartarii. Czyli oni traktowali tą Moskwę tak samo jak plemiona indiańskie w Ameryce. Tak? Traktowali ich po prostu jako istoty niższego rzędu, które można wykorzystywać na różne sposoby. Wąska elita moskiewska usiłowała się z nimi porozumieć i rządzić za pomocą tych narzędzi, których oni im dostarczali.
Kompanie się na to godziły, no dlatego, że trzeba było tą masę biednych, niepiśmiennych rabów utrzymać w jakimś posłuszeństwie. Tak? I to wszystko tak wyglądało i dzisiaj niewiele się różni, jak widzimy. Niewiele się różni. Trochę technologia poszła do przodu, prawda? Mamy smartfony, telewizję, bomby atomowe i inne historie, ale dalej przedstawiciele zachodnich kompanii rządzą Moskwą, tak? I to oni narzucają paradygmat polityczny, tak? I to oni mówią, co Moskwa ma robić. Różnią się tylko kraje, z których pochodzą. Tak? Kiedyś byli to Anglicy w XVI wieku, w XVII wieku byli to Holendrzy, tak samo w XVIII wieku byli to Holendrzy, w XIX wieku byli to Niemcy. Tak? Teraz są to Niemcy i Francuzi. Tak? To jest istota Moskwy, więc szukanie jakichś analogii i porównań moskiewsko-azjatyckich jest oczywiście miłym zajęciem, ale w mojej ocenie jałowym. Dlatego, że podejrzewam, że te wszystkie azjatyckie twory polityczne, czyli Imperium Mongolskie i to, co z niego zostało, też nie jest do końca tylko autonomicznym tworem samej Azji, organizacji ludów azjatyckich, ale grały tam również rolę europejskie pieniądze. Ale to na inną okazję. No więc tak wygląda, proszę Państwa, Moskwa, która nie chce tego przyjąć do wiadomości. To jest najlepsze. I Rosjanie, mówiąc o swojej kulturze, o swojej historii, oni w ogóle nie wiedzą, co mówią. Nie wiedzą, co mówią. To jest zbiór jakichś tam legend, hagat i emocji i histerii, nie znajdujący potwierdzenia w postawach Rosjan nigdy i nigdzie. Mackiewicz pisał o Niekrasowie, takim autorze, społeczniku XIX-wiecznym, który wzruszał się losem biedaków, którzy snuli się zimą po ulicach Petersburga i mówił, żeby nie przyczepiać takich kolcy do karety, które uniemożliwiają tym biedakom i dzieciom przyczepianie się, bo te dzieci czasem chciały podjechać tam z tyłu, gdzieś się doczepić i oni tam nabijali te kolce, żeby te dzieci się nie przyczepiały. No i potem się okazało, że ten sam Niekrasów nabił tych kolców, żeby ci biedacy i te biedne, głodujące, żebrzące dzieci nie podróżowały jego karetą. Więc to jest Moskwa. To jest Moskwa. Deklaracje, infantylne projekcje, dziecinada, no i oczywiście brutalność dzika, która temu towarzyszy, tak? Czyli to, co się zwykle spotyka u ludów bardzo prymitywnych. Do tego jeszcze ideologia. Jak Państwo wiecie, próbuje się przedstawić Władimira Putina w rozmaitych kontekstach, od takich bardzo uwodzicielskich, znaczy mnie to nie uwodzi, nie wiem, może kogoś uwodzi, bo napisał do mnie ostatnio taki mój stały czytelnik, który jest profesorem na takim niewielkim uniwersytecie w Illinois, nie na stanowym uniwersytecie, ale takim uniwersytecie, gdzie się kształci aktuariuszy ubezpieczeniowych. Bardzo poważna funkcja, aktuariusz ubezpieczeniowy. To jest człowiek, który wie wszystko. I on mówi, napisał mi, wie pan, ale te moje arabskie studentki, on ma wykłady w Paryżu, gdzieś tam po całej Europie, no jeszcze w tych Stanach, jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Te moje, mówi, arabskie studentki, one uważają, że ten Putin, mówi, to jest kawał faceta. Ja mówię, panie Krzysztofie, co pan gada w ogóle? Co, no ale mówię, no tak jest. No więc od tego rodzaju prymitywnych chwytów, tak, poczynając na jakiś historiach produkowanych przez takiego ideologa, który się nazywa Dugin, tak? Który opowiada, że Putin to jest katechon, tak? Czyli zesłany przez Boga człowiek, który się przeciwstawia narastającemu na świecie złu. Tak? Przez długi czas to było kolportowane. Tak? I wielu ludzi w to wierzyło, albo nawet nie wierzyło, tylko uważało, że to jest sprytna zagrywka polityczna, bo to też trzeba takie przekładnie brać pod uwagę. Tak? No, mamy. Ale w tym czasie się pojawiają takie sygnały, że Putin to jest zbawem i zbawi się na to. No tak, no to o to chodzi, tak? Że on powstrzyma zło,
I to zło dzięki temu. Aha. Mieszkała 89 roku w Niemczech i zaczęła mi takie opowiadać rzeczy, po pierwsze na temat Putina, że to właśnie wyzwanie, że nie mamy się otrząsnąć, i na temat właśnie historii żydowskiej na Ukrainie, bo to są tylko zajawki. Ja nie Także Nową Jerozolimę wybudują w mieście Dniepr. Oj, znana mi jest. To jest, ponieważ ja kiedyś występowałem z Grzegorzem Braunem, był to rok chyba 2013 albo 14. Potem nasze drogi się rozeszły, potem jeszcze raz się spotkaliśmy przy okazji takich targów, które mój kolega organizował. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, kto jest kim. I myśmy się jakoś tak zbierali. Choć już niektórzy dryfowali w tamtym kierunku i właśnie Braun mi podsunął takiego jakiegoś reportera z tej Myśli Polskiej, który miał ze mną wywiad zrobić. I sama formuła wywiadu jest moim zdaniem chybiona, a ten chłopina biedny, on mi przysłał pytania, na które ja miałem odpowiedzieć, tak? Czyli ja mu miałem ten wywiad zrobić, nawet się nie pojawił, tak? Żeby ze mną, to jest w ogóle skandal. Po prostu skandal. Więc to nie ma, znaczy to jest jakaś tam projekcja sił moskiewskich tutaj zainstalowanych. To, co się dzieje w internecie, jest po prostu straszliwe. Ludzie zaczynają emitować tak przerażające rzeczy. Ludzie, których traktowaliśmy serio. To jest najgorsze. Ludzie, których traktowaliśmy serio. Ja dostaję codziennie kilka zaproszeń od jakichś przypadkowych osób na Facebooku, że one chcą zostać moimi znajomymi. Klikam w te zaproszenia, no i patrzę, kto jest w znajomych, tak? Jak widzę profesor, nie wiem, czy ona jest profesorem, Ziętek-Wielomską, tak? Albo Krajskiego, to wyłączam, tak? I oni wiedzą, jakie ja komunikaty emituję, tak? No ja codziennie piszę tekst na blogu, tak? Odkąd się zaczęła wojna, w zasadzie codziennie piszę o wojnie. I to jest ewidentne, tak? Jaka jest moja postawa wobec wojny. A mimo to oni przychodzą i wrzucają te swoje zaproszenia i usiłują się na tym moim profilu zainstalować po to, żeby tam wrzucać potem różne komunikaty. Tysiące tego rodzaju jest spraw. Czy to są jakieś boty, czy to są żywi ludzie? Nie mam pojęcia. Pani Sokołowska jest taka, która nie może zapomnieć o Wołyniu. To jest osoba, która słabo pamięta pochody pierwszomajowe, a gdzie mówić o Wołyniu, tak? Więc ona już chyba ze 3 razy wysłała mi zaproszenie do grona znajomych. Ja raz to zaakceptowałem, potem się zorientowałem, ją wyrzuciłem i ona niezrażona dalej mi to wysyła. Więc no, to zachowanie jest trochę dziwaczne, tak? Ale ja myślę, że po pierwsze nie musimy wszyscy w tej sprawie zabierać głosu. Ja myślę, że po tym, co się teraz dzieje, odpowiednie koła, przede wszystkim duchowne, tę sprawę podniosą i że ona zostanie załatwiona. Ja zadałem nie sobie, tylko kolegom na blogu trud, żeby zbadali, ile w PRL-u wydano książek o zbrodni wołyńskiej. 4. No więc jeżeli wydano 4 książki o zbrodni wołyńskiej, a wszyscy wiedzieliśmy i wiemy do dzisiaj, że kto jak to, ale banderowcy to byli najgorsi wrogowie komunistycznego państwa, komunistycznych służb, że trzeba ich było zniszczyć, pozabijać wszystkich, ani jednego nie wypuścić żywego, tak? Jeżeli to wszystko wiemy, to dlaczego komuna nie pisała o tym bez przerwy? Jedna z tych książek, Droga donikąd, gdzie jest sporo tekstu poświęconego współpracy UPA z Wolnością i Niezawisłością, z Winem, została wręcz wycofana ze sklepów z obawy, żeby organizacje ukraińskie czynne na Zachodzie przed trybunałami międzynarodowymi nie wytoczyły spraw Związkowi Radzieckiemu. To jest trochę dziwne. Jeżeli sobie uświadomimy, że spora część oficerów, podoficerów ukraińskiej powstańczej armii znalazła się w szeregach Służby Bezpieczeństwa po wojnie polskiej, między innymi tutaj na zachodzie Polski,
no to przyjdzie nam jak z tymi Żydami w XVII wieku, w czasie wojny z Chmielnickim, zadać pytanie, ale o co chodzi, tak? Jak to? Dlaczego ich przyjęto, tak? No przecież to wrogowie najgorsi, tak? Faszyści. Jak oni się tam znaleźli? No i pozostaje kolejna kwestia do rozwiązania. Ja tego nie za bardzo chętnie o tym mówię, dlatego że podejrzewam, że ta kwestia jest tak świeża i tyle osób jest zainteresowanych ukrywaniem tego do dzisiaj, że też to właśnie gwałtowne domaganie się sprawiedliwości i ujawnienia prawdy o Wołyniu ma swoje drugie dno, tak? No bo zastanówmy się, mówimy o tym Wołyniu, tak? Upamiętnimy zmarłych. Ukraińcy zaczęli porządkować cmentarze polskie na Wołyniu, jak wojna wybuchła. Dokonamy ekshumacji, a ludzie krzyczą, trzeba ich wszystkich zabić. Ale kogo? Już ich dziś nie ma. Albo nie żyją, albo umarli w więzieniach, albo co gorsza, przeszli na stronę czerwonych, tak? To chyba nikt nie myśli, że ci, co przeszli na stronę czerwonych, zostaną w jakikolwiek sposób ukarani przez kogokolwiek. Więc ta sprawa ma przede wszystkim wymiar propagandowy. Dzisiaj. Nikt nie zamierza zapominać o Wołyniu, ale musimy pamiętać o tym, że ta sprawa ma przede wszystkim wymiar propagandowy. No i też jest tak, że jeżeli ktoś ma 32 lata i mówi, że on nie może zapomnieć Wołynia, tak? A nie oglądał nigdy serialu Czterej Pancerni i Pies, to niech sobie położy coś zimnego na głowę. Tak? Jak ludzie, którzy dzisiaj domagają się tego gwałtownie wyjaśniania spraw wołyńskich, jeżeli oni przedstawią swoich rodziców, którzy rzeczywiście i dziadków tam ucierpieli w czasie tych masakr. No dobrze, ale to jest jeden przykład. Ja się z tym zgadzam. Natomiast... No właśnie, ci, którzy naprawdę ucierpieli, się nie domagają, więc ja podejrzewam, no to one zaczynają być porządkowane, bo duchowni nasi pojechali na Ukrainę. Ja jestem zdania, że przede wszystkim powinni za porządkowanie tych spraw zabrać się duchowni, bo jeżeli po tamtej stronie nie będzie jakiejś zgody na te wszystkie ekshumacje, bo to głównie chodzi o to, żeby dokonać ekshumacji i żeby upamiętnić ofiary. Jeżeli nie będzie zgody, no to do niczego nie dojdzie. A zgoda może być tylko zapoczątkowana przez kościoły. Bo nie wyobrażam sobie, że historycy albo politycy, chociaż akurat prezydent Duda i prezydent Zełenski zaczynają o tym rozmawiać, ale łatwo mogę sobie wyobrazić, że politycy jednej i drugiej strony zostaną sprowokowani i jak tak się zejdą, żeby cokolwiek załatwić, tak się i rozejdą pokłóceni, tak? No ale kiedy ostatni panel był na temat kwestii wołyńskich, bo kiedy się organizuje taki panel, to jedni krzyczą, z miejsca ci paneliści są atakowani z różnych pozycji, tak? Czyli że te skrajne pozycje, tak? Czyli aprobaty albo negacji, są ciągle utrzymywane. Kiedy się pojawia jakakolwiek dyskusja z udziałem potomków ofiar, ona natychmiast jest unieważniana przez jednych albo przez drugich. To jest bardzo trudne do przeprowadzenia. No, powinniśmy tego próbować. No właśnie, z uniwersytetu. Moja działalność jest działalnością skromną. No ale właśnie z uniwersytetami jest najgorzej. Z uniwersytetami jest najgorzej, niestety, bo zmuszenie, nie chodzi o to, żeby zmusić, natomiast no, nie widzę, żeby ze szczególnym entuzjazmem, więc musi być jakiś ośrodek naprawdę wpływowy, który to zainicjuje. I to musi być albo władza świecka, albo władza duchowna. No ciekawe, jak to będzie. Ja, dziękuję Bogu, jestem całkowicie poza tymi sprawami, no bo też pochodzę z Nadwisły, ale moja rodzina nigdy, nie mam korzeni na wschodzie. Moja żona pochodzi, jej rodzina pochodzi ze wschodu, ale pochodzi z Mińszczyzny, więc zupełnie co innego i jakby te sprawy są ode mnie dość odległe. Natomiast tytułem anegdoty coś opowiem, bo o Wołyniu się nie pisało w PRL-u, ale o walkach z UPA w Bieszczadach pisało się sporo. I była taka powieść Jana Gerharda, Łuny w Bieszczadach, na podstawie której powstał film pod tytułem Ogniem i Strzelaniem. Ten film jest okropny. Ale pułkownik Jan Gerhard,
który się w ogóle nie nazywał Gerhard, tylko inaczej, pochodził z Lwowa, był pochodzenia żydowskiego, walczył w czasie wojny w komunistycznej partyzantce we Francji, pod Tuluzą, został zamordowany w swoim mieszkaniu przy ulicy Grzybowskiej. To był rok 76 chyba, akurat szedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Sprawców schwytano i cóż się stało? Jednym ze sprawców był narzeczony córki pułkownika Gerharda, więc próbowano ze sprawy zrobić aferę matrymonialną. Ale się okazało, że drugi sprawca powiedział, że on zamordował pułkownika Gerharda, dlatego że ten w czasach walk z bandami, z oddziałami UPA w Bieszczadach przyczynił się do śmierci wielkiego polskiego patrioty. Kogo? Generała Karola Świerczewskiego. Więc to jest bardzo zabawne, dlatego że ja tę historię przeczytałem w jakimś artykule, a potem się spotkałem z panem Lechem Jęczmykiem, tłumaczem literatury angielskiej, bardzo leciwym już panem dobiegającym setki. I pan Lech Jęczmyk opowiedział mi, też znanąc z drugiej ręki, taką historię, że z tym Świerczewskim było tak, że on rzeczywiście pojechał do tego Baligrodu, żeby tych żołnierzy tam odwiedzić na tym ich odległym posterunku. No i nagle się okazało, że ten jego samochód się wysforował, a ta eskorta została z tyłu, tak? No i samochód został ostrzelany. On oczywiście był pijany, wyszedł z tego samochodu, nie myślał się ukrywać, więc go zabili. Oczywiście tego wojska było tam nieprzytomne mnóstwo, więc najpierw zrobiona została obława i zatrzymano jakichś podejrzanych ludzi. Powtarzam, historia jest z drugiej ręki, opowiadał mi o Lech Jęczmyk. I jeden z tych ludzi był przesłuchiwany. Raźno wszedł do pokoju, w którym siedział oficer, który miał go przesłuchiwać, odziany w skórzaną kurtkę, bez żadnego skrępowania usiadł, założył nogę na nogę i zaczął sobie odkręcać obcas u oficerka. Kiedy już ten obcas odkręcił, wyjął stamtąd karteczkę i na karteczce była pieczęć NKWD oraz tekst, że każdy oficer polski i radziecki zobowiązany jest do udzielenia pomocy takiemu to a takiemu w jego wypełnieniu czynności służbowych. Po czym grzecznie został wypuszczony do domu i oddalił się w sobie tylko znanym kierunku. Rozmaite legendy, ja mówię, nie wiem czy to prawda, znam to z drugiej ręki, powtarzane mi to jest też przez osobę, która nie słyszała tego bezpośrednio, ale takie historie krążyły. Tak naprawdę nie wiemy, kto tego Świerczewskiego zabił. Jak wiemy, był to alkoholik, wariat, człowiek biorący udział w wojnie hiszpańskiej, fatalny dowódca, który wygubił swoich żołnierzy w bitwie pod Budziszynem, tak? Ostatnie zwycięstwo Niemców. To zwycięstwo było tak naprawdę, zawdzięczają je Niemcy Świerczewskiemu, tak? A nie sobie. Więc wszyscy go pamiętamy z 50-złotówki starej PRL-owskiej. Słyszałem takie legendy, że Karol Walter Świerczewski, który występuje w powieści Ernesta Hemingwaya, Komu bije dzwon, o czym mało kto pamięta, ale on tam jest jedną z postaci, że on kiedy sobie popił, to zaczął opowiadać, jak tam w tej Hiszpanii było naprawdę, prawda? Co dosyć zdenerwowało towarzyszy w Moskwie i postanowili go zlikwidować, pozorując akcję Ukraińców. A w Hiszpanii było tak, że jeden z czerwonych dowódców, Naum Eitingon, późniejszy szef kontrwywiadu czy czegoś tam, już jakichś służb, miał przenośne krematorium, które woził ze sobą. Gdzie spalał wrogów rewolucji? Nie wiemy, martwych, żywych. No więc jak usłyszałem o tych krematoriach, które tam podciągnęli teraz gdzieś pod linię frontu, to mi się ten Naum Eitingon przypomniał, że był taki i że praktyka rewolucyjna nie zmienia się nigdy. Proszę Państwa, ja bym w tym miejscu zakończył. Jeżeli są pytania, chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Tak, oni giną w jednym czasie. Ginie święty Andrzej Bobola w maju, w sierpniu umiera Chmielnicki, Karol Gustaw też jakoś chwilę potem i Rakoczy, który zostaje wyrzucony z Polski i też
i też umiera. No, ciężko cokolwiek spekulować, ponieważ no, ja nie jestem takim autorem jak Scholz Tampfer, to znaczy jestem, wyrosłem z dziennikarstwa, jestem autorem beletrystyki, esejów, a nie historykiem. No i ja ulegam pokusom ubarwiania. Niestety, ulegam pokusom dopisywania swoich wątków do tej całej historii. Czynię to bardzo często. No jeżeli w jednym czasie giną te same osoby, to znaczy, że kończy się pewna koncepcja polityczna, a ten, kto ją stworzył, sprząta. Prawda? Pytanie, kto posprzątał? Moim zdaniem Francuzi. Moim zdaniem Francuzi. Być może też trochę Londyn, ale posprzątali Francuzi. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że różne tutaj pojawiają się teraz w związku z tą wojną na Ukrainie. Więc ja mówię, unikajmy płytkich, prymitywnych analogii i pokus. Ludzie mówią, to przywróćmy Unię Hadziacką. Nikt, kto mówi o Unii Hadziackiej, nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać tekst Unii Hadziackiej. Tak samo jak żaden polski historyk piszący o wojnie z Chmielnickim nie został wpuszczony do archiwum Siczowego, tak, i nie widział dokumentów. A Saul Jakowlewicz-Borowoj pisze, że sporo tych dokumentów w tym archiwum Siczowym jest sporządzone w języku hebrajskim. Tak? No i zmienić się tego nie da. No są, no leżą, no co zrobić. No? No, można oczywiście zniszczyć i udawać, że coś, ale póki co no, mamy też ślady, że było, tak, no bo zapisali. No więc ja myślę, że z tą ugodą chadziacką wyglądała sytuacja tak, że to była realizacja polityki Paryża, której się nie udało osiągnąć zbrojnie. To znaczy Rzeczpospolita miała być podzielona z inspiracji Francuzów, Holendrów, Anglików na rozmaite mniejsze państewka i podzielona między Szwecję, Brandenburgię, Siedmiogród z wykrojeniem sporego obszaru dla Chmielnickiego i jego rodziny. Natomiast to się nie udało i należało politykę, uratować jakąś część tej polityki. Francuzi wpadli na pomysł, że zmontują coś takiego jak Księstwo Ruskie, które będzie teoretycznie w Unii z Litwą i z Polską, ale Polska i Litwa będą płacić na utrzymywanie urządzeń w Księstwie Ruskim, czyli na tych kozaków, którzy tam będą sobie sami się rządzić, że szlachta, która potraciła majątki na Ukrainie, no przecież jaka szlachta, nie polska, tylko ruska, ten polski pan na Ukrainie to nie jest żaden polski pan, tylko to jest tameczny Ukrainiec, tak? Rawita Gawroński wręcz twierdzi, że ojciec Chmielnickiego gdzieś się urodził tam pod Grójcem, no. A potem wyjechał na Ukrainę i potem się urodził Bogdan. Więc ta szlachta, która została wypędzona z Ukrainy, tak? To była szlachta, spolonizowana szlachta ruska. Tak? Ona nie mogła powrócić po ugodzie hadziackiej na Ukrainę, dlatego że cała ziemia i majątki tych ludzi pozostawały w rękach kozaków. Kim byli kozacy? Maksym Krzyfonos był Szkotem. Tak? W bitwie pod Żółtymi Wodami brali udział Gruzini, Holendrzy, Szkoci, Chorwaci i nie wiadomo kto jeszcze. Tak? Chodziło o to, żeby organizacja militarna, która tym zarządzała, weszła w posiadanie majątków. Tak? No więc ja... Jakież to było, jakaż to była korzyść dla Rzeczpospolitej Litwy? No żadna, tak? Mieliśmy utrzymywać zgraje najemników, tak? I jeszcze w razie jakiegoś buntu, ale o ingerencji państw obcych, armia ani koronna, ani litewska nie mogła tam wkroczyć. Takie są zapisy w ugody hadziackiej, więc oprzytomnijmy trochę i jeżeli chcemy budować dzisiaj coś na Ukrainie, to nie powołujmy się na fałszywe analogie, bo one nas do niczego nie doprowadzą, bo będziemy musieli potem obudowywać to licznymi innymi kłamstwami, bo ktoś wyjmie tą ugodę hadziacką i powie, ale chłopaki, tu jest coś innego napisane, tak? Oj tam. No nie da się tak. Więc no, nie można budować na kłamstwie, więc jest dobry moment, tak? Jest dobry moment, bo tak jak mówią ludzie, Ukraińcy mają dzisiaj swoich bohaterów, nie muszą się oglądać na banderę, prawda? Jest Mariupol, jest Azowstal, są inne miejsca, gdzie oni się bronią i umierają w straszliwych zupełnie okolicznościach. Jest całe to bestialstwo infantylne, upiorne, moskiewskie bestialstwo, które powoduje, że patrzymy na nich zupełnie inaczej. No ale sami nie możemy ulegać łatwym pokusom.
No a niestety publicystyka w Polsce jest taka, jaka jest, tak? To znaczy, że każda fantasmagoria, każda fikcja, która podkręca emocje, powoduje, że ludzie się rozgrzewają, myślą, ach, będzie super, w ogóle reaktywujmy ugodę chadziacką. To jest fałszywa droga. Oczywiście Ukraińcy zanegowali już ugodę perejesławską, czyli tą ugodę z Moskwą, zburzyli pomnik tego Perejesławia, który tam gdzieś stał w Kijowie. To wszystko zostało unieważnione. Jeszcze wrócę do śmierci Bohdana Chmielnickiego, który przecież jawnie próbował podporządkować Ukrainę Moskwę, potem się połapał, o co chodzi. No i pułkownik Zdanowicz, z rozkazu którego zamordowano świętego Andrzeja Bobole, tak? Zjawił się na Białej Rusi razem z Węgrami i sprowadził wojska moskiewskie do Pińska. I kiedy się Chmielnicki o tym dowiedział, taka jest legenda, że Zdanowicz kolaboruje z Moskwą, to umarł z rozpaczy, tak? Bo wiedział, że jego czas się skończył, tak? że cała jego polityka zbankrutowała. Mimo tego wszystkiego, tych sponsoringów, tych najemników, tych pieniędzy ukradzionych koronie, tej całej straszliwej intrygi i okropnej wojny, która po prostu złamała i zniszczyła życie wielu ludziom, że cała polityka Bohdana Chmielnickiego została zniszczona. Tak naprawdę należałoby zacząć od relacji z Ukrainą, od redakcji na nowo, tak, tej historii Chmielnickiego. A do tego potrzebny nam jest Jurij Kosacz, bo jak my wyjdziemy ze swoimi rzeczami, oni powiedzą, chłopaki, to są wszystko zmyślenia. Sienkiewicz to dobry autor, ale on się nie znał, nigdy nie był na Ukrainie. A my mówimy, fajnie, ale my mamy Kosacza. On jest wasz, miał dostęp do papierów. Proszę bardzo, jakie ciekawe rzeczy pisze. Może o tym porozmawiamy. Ja na razie nie mam budżetu na tłumaczenie Jurija Kosacza, ale mam pozwolenie. Ale mam pozwolenie, więc jak sobie ten budżet zgromadzę, to mamy też tłumacza. To jest anglojęzyczna pozycja? Nie, ukraińskojęzyczna. Na angielski chyba nie było tłumaczone, ale mamy ukraińskiego tłumacza i on te fragmenty, które są w nawigatorze, przetłumaczył i to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Mnóstwo postaci jest tam przywoływanych na tych kartach, między innymi taki szlachcic Mrozowicki, który funkcjonuje na Ukrainie jako Morozeńko, który był mistrzem fechtunku. Ja poświęciłem dużo tekstów fechtunkowi, dlatego że no dzisiaj to się wydaje trochę archaiczne. No i też traktujemy to wszystko z przymrużeniem oka, bo nakręcono mnóstwo filmów z gatunku płaszcza i szpady i fechtunek nam się kojarzy z operetką i wodewilem. Natomiast no, fechtunek był poważną sprawą. Tak? Od tego zależało życie władców, dowódców wojskowych, polityków, duchownych i należało mieć przy sobie jednego przynajmniej mistrza fechtunku, żeby po prostu ocaleć. Król Francji Henryk IV de Bourbon został zadźgany w sprowokowanym zamachu, dlatego że jego kareta nagle znalazła się bez żadnej ochrony. Nie było przy nim żadnego mistrza fechtunku, prawda? I takich przygód było całe mnóstwo. No ale Mrozowicki, czyli Morozeńko, jest mistrzem fechtunku, który towarzyszy Bohdanowi Chmielnickiemu w różnych przygodach. I to jest postać autentyczna, która weszła do literatury popularnej, ona ewoluowała, zamieniała się w jakieś operetkowe inne twory, ale gdzieś tam u dna, u sedna ona jest i tkwi. Także Ukraińcy też mają swojego Wołodyjowskiego. On trochę inaczej wygląda i nie jest mały. Warto się z tym zapoznać. Także myślę, że roboty jest trochę. Czy kogoś to zainteresuje? Znaczy mnie to interesuje i ja dalej będę to robił, tak? Czy ktoś to podejmie? Nie wiem i przyznam, że szczerze mnie to mało obchodzi. Już się tym nie przejmuję. Kiedyś się tam może przejmowałem, ale że ta popularność nie jest taka, jakbym chciał i że wszyscy podnoszą jakieś takie inne tematy, moim zdaniem niepotrzebne, ale już się tym nie przejmuję. Dobra, są jeszcze jakieś pytania? No to jeżeli coś takiego powstanie, to jest koniec Unii Europejskiej. To jest wymierzone we Francję i w Niemcy tak naprawdę. Bo ja myślę, że Brytyjczycy i Amerykanie z Moskwą sobie poradzą. To jest po prostu próba wyautowania Francuzów i Niemców z interesów tutaj. No bo jeżeli Johnson coś takiego zaproponował i ma poparcie naszych elit politycznych, bo że ma poparcie ukraińskich elit politycznych, to jest jasne, ponieważ Wielka Brytania... Właśnie, bo
pierwszą, jeszcze teraz mi się przypomniało, jak pan to powiedział, że pierwszą osobą, która została poinformowana o tym projekcie, był podobnież właśnie prezydent Ukrainy, ale ani poparł, ani zaprzeczył, ponieważ on liczy cały czas, waży się teraz ten status niby tutaj Ukrainy, jaki już będzie teraz pod koniec. To znaczy, że prezydent Ukrainy jest źle poinformowany. Jeżeli Boris Johnson składa taką propozycję, to jest to propozycja poważna. I to jest trudna decyzja będzie dla wszystkich, bo jeżeli coś takiego powstanie, to to jest wymierzone w Niemcy. Po prostu. W starą Unię. I jeżeli Ukraina tego nie poprze i zacznie kokietować Niemcy i Unię, bo stwierdzi, że Niemcy są ważniejsze dla niej, to zrobi głupi błąd, dlatego że Brytyjczycy są bardzo łatwo, oni są serio, to znaczy oni się nie przejmują małymi narodami. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli Moskwa odpowiednio Brytyjczykom zapłaci, to oni mogą porzucić ten sojusz i zacząć popierać Moskwę. Nic nie oddadzą, nikt nie pozwoli na oddanie żadnych 5 obwodów, a przede wszystkim Londyn na to nie pozwoli. Więc to, co panowie mówicie, to jest bardzo poważna sprawa i oni, Anglicy, teraz czekają na reakcję elit, tak? I pytanie, to jest poważne z tego względu, że od tego też zależy, czy Anglicy nie zaczną się dogadywać z Moskwą, bo jeżeli Zełenski im powie, nie, my chcemy do Unii Europejskiej, to jest groźba, że po cichutku Londyn zacznie się dogadywać z Moskwą i wymusi na Moskwie coś, tak? A Putin jest teraz w strasznej sytuacji i on, jeżeli dostanie jakąś propozycję, może na nią przystać, tak? Ja dzisiaj tutaj rozmawiałem z panem, że może to być cesja terytorialna, bo dlaczego nie, tak? Może by tak być, jeżeli Londyn zażąda kawałka Rusi, tak? No co to jest? To wydzierżawią sobie na 100 lat nad Morzem Białym, tak jak mieli za cara Iwana i już, tak? I gotowe. To jest groźne. I Zełenski powinien stanąć na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że oni są faktycznie tak zdeterminowani, ci anglosasi. Są, dlatego że pamiętajmy, że przed wojną, znaczy ja byłem przekonany, być może błędnie, że interesy Londynu na Ukrainie są sztywne i bardzo głęboko zakorzenione. Ale tak wcale nie musi być, bo przecież oni chcieli wydzierżawić cła ukraińskie. Tak jak Żydzi w średniowieczu, tak? Czyli, że Anglicy przejmują granicę ukraińską i kontrolują tą granicę, a za to prezydent Zełenski dostaje grubą transzę gotówki i za te pieniądze zmienia na przykład struktury służb czy armii, tak? Czy coś tam, co chce, tak? Co jest mu potrzebne do zmiany. Ale ktoś to storpedował i do tej dzierżawy ceł nie doszło. Pytanie kto? No więc zagadek jest dużo i niebezpieczeństwo, że wojna się rozleje na naszą część Europy, jest ciągle spore, tak? Tylko pytanie, kto to zainicjuje. I pytanie, na ile my wszyscy jesteśmy przywiązani do idei Unii Europejskiej. No my tutaj, jak sądzę, nie jesteśmy do tej idei w ogóle przywiązani, prawda? I jeżeli będziemy, opuścimy, nie dostajemy pieniędzy od Unii, Unia nas wykorzystuje, a żyjemy i jakoś funkcjonujemy, wszystko prosperuje, paliwo jest trochę droższe, ale co tam, prawda? Nikt nie rezygnuje z wakacji, wszystko funkcjonuje mniej więcej tak, jak było. Więc gdyby ktoś powiedział Polakom, występujemy z Unii, bo Londyn ma dla nas inną propozycję, to byśmy chyba wystąpili. I co rzeczywiście ten Borys powiedział, tak? Bo może on powiedział coś innego, tak? Ale oni to tak zinterpretowali. A to spokojnie, bo to może być jeszcze właśnie jakaś, tak jak było z tą osią. Znaczy możliwe, że to prowokacja jest po prostu, żeby... I możliwe, że Zełenski w takim razie dobrze zrobił, mówiąc, że trzeba być ostrożnym i że on czeka na akcesję do Unii. Bo to mogła rzeczywiście być... Ale to w takim razie Brytyjczycy powinni to zdementować. Ale to wtedy będzie, że nie wierzymy w wiadomości niezdementowane, tak? I każdy powie, a zdementowaliście, to na pewno prawda. Lepiej nic nie mówić. Znaczy, ja
Ja uważam, że Niemcy są osłabione, Francja może jeszcze nie jest osłabiona, ale jeżeli będzie tak dalej postępować i dalej będzie dzierżawić dzielnice kolorowym, którzy będą tam walić w bębny i smażyć coś na ogniu, co niekoniecznie jest kotem, a może się okazać kawałkiem człowieka, no to będzie gorzej, tak? W tych krajach Starej Unii. A jeżeli jeszcze Kościół będzie tam prześladowany i gnębiony, tak? I te wszystkie histerie obyczajowe będą tłoczone pod ciśnieniem, no to to się wszystko rozsypie samo z siebie, tak? Albo zacznie tam rządzić ktoś nieprzewidziany, imam, tak? Albo jakiś gang. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Ja bym nie lekceważył tych londyńskich propozycji, jeżeli one rzeczywiście są propozycjami londyńskimi, tak? Tylko też musimy pamiętać, że tam też są jakieś frakcje. Jest dużo niewiadomych, a my siedzimy tutaj... Znaczy, myślę, że premier ma znaczenie drugorzędne. Myślę, że polityka korony jest na tyle sztywna na wschodzie, że Anglicy muszą coś dostać, tak? Teraz pytanie, kto im to da? Czy da im to Kijów, czy da im to Moskwa? Dopóki oni są z Amerykanami w jednym tandemie, no to jest okej, tak? Ale nigdy nie jest powiedziane, że to się w jakiś sposób nie zmieni, no bo dużo zaskoczeń może być, tak? Wszyscy mówią o Arktyce. Na razie jeszcze Putin i jego ekipa mówi, że Arktyka jest rosyjska, tak? Ale powiedzmy, że Putina obalą, tak? I prezydentem zostanie jakiś Nawalny albo ktoś inny, tak? I ten Nawalny powie, ale kochani, o co wam chodzi? Proszę, chcecie Jamał Półwysep? Proszę bardzo, zacznijcie swoją flagę Union Jack i eksploatujcie ten półwysep, a my za to od was weźmiemy gotówkę. I Brytyjczycy tam wejdą przy granicy z Norwegią, elegancko dogadają się i koniec. Tak? I Europa Środkowa zostaje na lodzie, a przynajmniej częściowo na lodzie, bo wtedy Amerykanie też będą musieli zająć jakąś pozycję wobec takiego faktu. Na razie to są wszystko fantazje snute tutaj przeze mnie, czyli autora, który ma nawyk dopisywania puent do różnych historii. Ale oczywiście, znaczy ja myślę, że nie wiem co z Brytyjczykami, natomiast jestem przekonany, że Amerykanie będą dążyć do podziału Rosji. A żeby nastąpił podział Rosji, trzeba odepchnąć Rosję od Morza Czarnego i od Morza Bałtyckiego i zostawić ją tylko nad Morzem Białym i na Dalekim Wschodzie. Żeby odepchnąć Rosję, pierwszy krok został poczyniony, to znaczy Finlandia i Szwecja wstąpiły do NATO. Tak jak dzisiaj to powiedziałem, nie wstąpiły do tego NATO, dlatego że się boją, ponieważ Finowie się nie boją, bo są po pierwsze dobrze uzbrojeni, mają liczniejszą armię niż wszyscy, mimo tego, że są małym narodem 3-milionowym, 1,5 miliona ludzi jest gotowych do obrony kraju. Przyroda im sprzyja, żaden czołg tam nie wjedzie, jak wjedzie, to się zaraz utopi i nic im się nie stanie, a jednak wstąpili do NATO. Dlaczego? A Szwedzi są jeszcze za nimi, więc zanim ta moskiewska machina wojenna dotoczyłaby się do Szwecji, to ho, ho, ho. Dlaczego? Dlatego, że chcą partycypować w podziale Moskwy. Tak mi się wydaje. Dlatego wstąpili do NATO, bo wiedzą, że członkowie NATO będą partycypować w podziale Moskwy. Przecież nie ze strachu. No przecież nie ze strachu, tak? Co teraz Rosja może zrobić i komu, tak? Postraszy Szwedów, że Szwedzi nie mogą uzbroić Gotlandii. A dlaczego nie mogą? To jest szwedzka wyspa i Szwedzi mogą tam robić co chcą. Se postawią, co im się podoba. No więc jeżeli mamy Finlandię, tak, i Finlandia jest w NATO, a 100 km od granicy jest Petersburg, no to pokusa, żeby ten Petersburg najpierw odizolować, potem osłabić, pozbawić wszystkiego, a następnie przejąć, jest spora. I myślę, że są metody. Ja ich nie znam, ale jestem przekonany, że są. One zostaną przećwiczone najpierw w Kaliningradzie. Niemcy ponoć zapytały, nie wiem kto, ale tak się pojawiło też na Twitterze, że Niemcy mają nadzieję, że Polska nie zajmie Kaliningradu. Wow, po prostu. Niemcy mają nadzieję, że Polska nie zajmie Kaliningradu. Z polskich generałów. Skrzypczak. To już dawno. No, Polska nie zajmie Kaliningradu, bo zajmie Królewiec, prawda? Bo to miasto tak się nazywa. A nie żaden Kaliningrad. No więc, tak jak powiedziałem, myślcie o tym zawsze, ale nigdy o tym nie mówcie. Więc czekamy, co będzie. Prowokacje wobec Japończyków, tak, i to potrząsanie szabelką moskiewskie wobec Japonii też o czymś świadczy, tak.
Więc nie sądzę, żeby Chińczycy, którzy dzisiaj demonstracyjnie latają wespół z Rosjanami wzdłuż japońskich wybrzeży, zechcieli stracić choć jednego żołnierza w obronie choć kawałka terytorium rosyjskiego. Prędzej się z kimś dogadają. Wiadomo, że nikt nie będzie atakował Chin i Chiny sobie spokojnie poradzą na jakimś tam, na jakiejś nowej płaszczyźnie porozumień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dużo jest niewiadomych. Dużo jest niewiadomych i tak właśnie jak powiedziałem, nie budowanie płytkich i prymitywnych analogii w takiej sytuacji, kiedy jest tyle zaskoczeń, tak? Grecy zaczynają zbroić swoje wyspy, których nie mieli zbroić na Morzu Egejskim. Turcy zaczynają stawiać ultimatum. Nie wiadomo, co tam będzie. Nie wiadomo, co się stanie. Więc jest bardzo dużo niewiadomych. Sytuacja jest niewyklarowana. Nie wiadomo, jak się wyklaruje, tak? Rosjanie się okopują w Doniecku i w Ługańsku. Ich morale tej armii jest straszliwie niskie, tak? Więc raczej należy przypuszczać, że po pierwszej salwie oni po prostu porzucą te okopy i uciekną, albo się zaczną masowo poddawać, tak? Znaczy, być może jest tak, że ktoś potrafi za pomocą dostaw sprzętu regulować skuteczność armii, tak? My nie wiemy, co oni dostają. Dostają te javeliny, dostają te inne rzeczy, ale tak naprawdę nie znamy się. Ja unikam tych dyskusji o militariach, bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie umiem strzelać z niczego z procy może, tak? Więc nie wiem, jak to tam jest. No i kiedy widzę ludzi, którzy mają tam po 30 lat, widać, że nigdy w wojsku nie byli, bo grubość okularów znacznie przekracza grubość denka od słoika. I oni opowiadają o tej całej armii, o tej wojskowości z taką swadą i znawstwem, to patrzę na to no, z politowaniem, bo wiem, że raczej mijają się z prawdą. Natomiast podejrzewam, że skoro można regulować różne rzeczy, tak, rynkowe, to można też regulować skuteczność armii za pomocą dostaw. Jak to się robi, jakimi metodami dokładnie, no tego nie wiem, ale ta skuteczność Rosjan chwilowa też może świadczyć o czymś takim, tak? Ale też może świadczyć o tym, że oni akurat rzucili jakieś rezerwy na ten odcinek, tak? A Ukraińcom czegoś zabrakło. No. W każdym razie do ofensywy nie przechodzą. Skrzypczak powiedział, że nie będzie gwałtownej ofensywy w Donbasie, no i rzeczywiście jej nie ma, tak? Są jakieś ruchy, ale trudno to nazwać ofensywą. Myślę, nie, no cesarstwo było osłabione, tak? Przecież mamy rok 1648, to jest podpisanie traktatu westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią. Cesarstwo jest zdruzgotane, tak? 50% populacji Niemiec nie żyje, tak? Tyle sięgają, takich liczb sięgają straty po wojnie. Przez 30 lat wojna toczyła się na terenie cesarstwa. Niektóre obszary są całkowicie wyludnione. Wojska szwedzkie i francuskie w Palatynacie zdewastowały wszystko. I natychmiast, kiedy kończy się ta wojna, zaczyna się wojna w Polsce. Tak? Natychmiast. No więc to pozwolenie, no nie można było mówić o pozwoleniu, po prostu nie było siły, żeby to wesprzeć. No potem działania dyplomatyczne cesarskie spowodowały, że Duńczycy zaczęli naciskać na Szwedów w czasie już potopu, no i Szwedzi musieli nieco spuścić stony i Karol Gustaw się przecież wycofał. Tak, cały ten misterny plan, który został opracowany, plan rozbioru Rzeczpospolitej, opracowany w Radnot w Siedmiogrodzie, w którym to Siedmiogrodzie, w tym Radnot, nie było wtedy kozaków, ale oni zostali uwzględnieni jako siła partycypująca w podziale Rzeczpospolitej, to wszystko spaliło na panewce i zostało unieważnione, tak? No, dzięki działalności dyplomacji cesarskiej, a wcześniej cesarstwo nie podniosło się, no bo było za słabe. No. Wojna 30-letnia, czego my nie rozumiemy, była wojną na wyniszczenie. Polityka francuska w Niemczech, a potem polityka francuska w Rzeczpospolitej, realizowana za pomocą Turków z jednej strony i Szwedów z drugiej, szczególnie Szwedów, była polityką analogiczną do tego, co Moskwa dziś robi na Ukrainie, czyli polityką spalonej ziemi i dzikiego rabunku. Musimy pamiętać, że Szwed wywiózł z Polski wszystko, co dało się wywieźć. Co się udało oderwać od ściany, to zabiera. I to wszystko jest teraz w Sztokholmie. Powinno wrócić, no ale nie wraca z jakichś powodów. Więc to była ta przyczyna. Pamiętać musimy o tym, że Górny Śląsk został zatrzymany przy Polsce jeszcze wtedy,
I tym Górnym Śląskiem Władysław IV zapłacił za kredyty, które Maria Ludwika Gonzaga mu udzieliła na wojnę, tak, z Turkiem rzekomą. No to jak można było pożyczać na pieniądze od Francuzów na wojnę z Turkiem, jak Francuz jest w stałym sojuszu z Turkiem od przynajmniej Franciszka I, tak, czyli od pierwszej połowy XVI wieku. Więc to jest tragedią Polski było niezrozumienie paradygmatów politycznych mocarstw. Niezrozumienie. Przypomnijmy, że przecież Jan Kazimierz, jako młody bardzo człowiek, wyruszył do Hiszpanii, żeby tam zostać, odebrać nominację na admirała. Historycy dzisiaj z tego szydzą. Jest jedna książka o tym i w czasie tej drogi w Genui został porwany przez ludzi kardynała Richelieu. Był przez 2 lata więziony we Francji. A kiedy wyszedł z tego więzienia, kiedy został wypuszczony, no to był już stronnikiem francuskim, tak? A nie hiszpańskim. I teraz my w Polsce mamy zwyczaj oddawania hołdu polityce francuskiej, ponieważ Francja osiągnęła ten kulturalny, polityczny i militarny sukces. Potem dyskontowała ten sukces, monetyzowała go. Francja do czasów nam prawie współczesnych była uważana za mocarstwo, prawda? Nawet kompromitacje Francuzów niczego nie zmieniały, bo kompromitacje militarne nie unieważniały sukcesów i nie unieważniały kultury francuskiej, prawda? Natomiast Hiszpania, która była krajem prowadzącym politykę dalekosiężną, celową, politykę globalną, politykę, która co prawda zaczęła się od spalenia Rzymu przez cesarza Karola V, o czym zrobiliśmy komiks, nie mamy go dzisiaj, ale potem była polityką pojednania, polityką głębokiego humanizmu, takiego chrześcijańskiego. Ta Hiszpania w Polsce, ta polityka hiszpańska jest kompletnie nieznana. Epizod z Janem Kazimierzem jest dzisiaj traktowany jako epizod operetkowy, a była to poważna sprawa, bo jeżeli Jan Kazimierz, brat króla Polski, miał być mianowany hiszpańskim admirałem, to znaczy, że król Polski i jego brat i siły w Polsce chciały zbudować flotę na Morzu Czarnym. Przeciwko komu? Przeciwko Turkom, z którym walczyła Hiszpania na Morzu Śródziemnym przez cały czas, tak? Przez cały czas. Imperium Habsburskie zwalczało Turków na Morzu Śródziemnym, to był główny front.